Siemanko, witam Was serdecznie w Trybunie Ludu. Jest to odcinek numer 21 i będzie to na pewno odcinek hitowy, bo moim i Waszym rozmówcą jest trener Mirosław Okniński. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Gotowi? Gotowi. Tak jak rozmawialiśmy, nie możemy zbyt długo poświęcać uwagi jednemu pytaniu, bo pytań jest 500. Także lecimy. Pytania są w kolejności losowej. Tak jak tam na YouTube były, także czy uważa pan Jurasa za największego klakiera KSW i czy jest on tak naprawdę freakfighterem w tej organizacji? Tak, uważam. Juras jest największym klakierem. Freakfighterem nie jest. Był niezłym zawodnikiem. Trochę leniwym, ale miał zawsze talent. Ale klakierem jest największym. Czy zna pan jakiegoś dobrego zawodnika MMA ze Zgorzelca? Znam Pogudza ze Zgorzelca. Uważam, że to nie jest może jakiś super, bardzo dobry, ale nie jest zły zawodnik. Czy Akop Szostak przegrałby nawet z Marcinem Najmanem? Myślę, że Akop Szostak mógłby wygrać z Marcinem Najmanem. Czy pana zdaniem Strus to największy filozof i pseudoprawilniak w polskim MMA? Jeżeli chodzi o Strusa, to dużo, znaczy ktoś go podburzył przeciwko mnie i ja zawsze Piotrka lubiłem i zawsze mieliśmy dobry kontakt. Ktoś powiedział, że ja powiedziałem, że wszyscy w WCA przegrywają i ktoś jakby napuścił go na mnie i on zaczął, o Mirkowi coś tam pokażemy. Ja uważam, że Piotrek jest dobrym zawodnikiem. Każdy zawodnik ma coś takiego, że go ponosi. Jeżeli ktoś powie, a Okniński nagadał na ciebie, no to ktoś powie, kurwa, na mnie nagadał? Ja jestem najlepszy, więc Okniński jest B. Mi się wydaje, że jakieś tam głupie pytania były, bo ja nigdy na Strusa nie najeżdżałem, zawsze tam dobrze, mieliśmy dobre relacje. I co do prawilniaka, no to powiem tak, że w naszym MMA jest dużo prawilniaków, którzy po prostu nie są prawilniakami, bo to wszystko jest gówno warte, bo te wszystkie zasady i takie rzeczy, bandyci nie mają zasad i to bandyci to są źli ludzie, więc trzymanie się zasad bandytów to uważam za głupotę. Czy przyjąłby trener pod swoje skrzydła gladiatora z Łazarza, bonusa BGC, gdyby była taka możliwość? Pierwsze, nie przyglądałem się temu zawodnikowi, ale z tego, co słyszałem, to... Ale na pewno mógłbym go przyjąć do klubu, żeby był takim gościem, żeby nas rozśmieszać i żebyśmy się dobrze bawili. A nie mówię, żebym go przyjął czy nie przyjął, nawet no, nie mogę się, nie zastanawiałem się nad tym, ale myślę, że mogłoby być wesoło. Kto według trenera jest największym talentem polskiego MMA? Michał Oleksiejczuk? Powiem w ten sposób, że kiedyś myślałem, że Krzysztof Jotko jest dużym talentem. Myślałem, że Held jest dużym talentem. A teraz myślę, że Michał Oleksiejczuk to jest ogromny talent. Że naprawdę, no, czy największym, no, według mnie, ja go trenuję na bieżąco i widzę, jak się rozwija, jak walczy, to według mnie to Michał Oleksiejczuk, to jest chłopak, który miał 21 lat, trafił do UFC, wygrał 3 walki, no fakt, jedną walkę tam ma no contest, ale ogólnie czy wygrał 3 walki, z czego 2 ostatnie przez szybkie knockouty. Wielki talent. Dlaczego polscy zawodnicy KSW są wyjaśniani przez odpady z UFC? Jest duży problem w polskim MMA. W polskim MMA dużo stawia się na siłę, przez bardzo długi czas były tylko 2 rundy. Ja jak zaczynałem MMA, to na początku mnie też były 2 rundy, ale po tam jakimś czasie zmieniłem na 3 rundy. KSW bardzo długo robiło 2 rundy, więc żeby walczyć w 2 rundy, to wszyscy robili dużo siły, żeby być silni na te 2 rundy, bo nie trzeba było być tak kondycyjnie dobrym. Teraz w tej chwili to się zmieniło, są 3 rundy, jest 5 rund i trzeba mieć lepszą kondycję, a polscy zawodnicy byli szkoleni przez dłuższy czas na siłę, dużo siły i mieli gorszą kondycję, ale mieli dużo siły. Jak były 2 rundy, to się sprawdza. Nagle mają się przestawić, walczył 10 lat 2 rundy, a nagle ma się przestawić na 3 rundy, jest problem. Czy nie ma pan wrażenia, że niektórzy zawodnicy WCA próbują pana skłócić z Robertem Joczem?
To znaczy tak, ja myślę, my z Robertem, ja w ogóle w 2001 roku zacząłem prowadzić jiu-jitsu brazylijskie u Pawła Nastuli. Poznałem się z Robertem Joczem. Namówiłem Roberta Jocza w ogóle do tego, żebyśmy trenowali. Razem trenowaliśmy. Ja Roberta zabierałem na seminaria do Karola Matuszczaka, brazylijskiego jiu-jitsu. Razem trenowaliśmy przez jakiś czas i byliśmy dobrymi jakby przyjaciółmi, tak? No później ja się pokłóciłem z Pawłem Nastulą, a Robert został u Pawła Nastuli, trzymał już stronę Pawła Nastuli, bo oni byli dobrymi kolegami. Później Paweł Nastula z Joczem też się pokłócił, więc to wszystko jest... W sporcie walki każdy jest indywidualistą, każdy jest najlepszy. Trudno, jak jest dwóch najlepszych, żeby oni jakby nie rywalizowali. Zawsze jest rywalizacja. W takich sportach właśnie, gdzie jest to jednoosobowy taki sport. Co sądzi Pan o fascynacji wśród nastolatków i dzieci gangsterką, prawilnością i tak dalej? Powiem tak, gangsterka to wielkie gówno i po prostu uważam, że wszyscy, co się tym fascynują, są głupi, tak? Bo gangsterka to jest, można powiedzieć, nic dobrego, bo tam nie ma zasad, zasadą jest brak zasad. I ludzie, którzy w gangsterce najbardziej dominują, to są ludzie, którzy po prostu wbrew wszelkim zasadom działają i robią złe rzeczy i mówią wszystkim, że nie wolno robić dobrze. Więc to jest wielkie gówno. Kto ma lepszy parter, Held czy Gamrot? Nie wiem, kto ma lepszy parter. Myślę, że zapasy z góry ma lepszy Gamrot, a parter z dołu ma lepszy Held. Mirek, komu chciałbyś zajebać między oczy? Wymień przynajmniej trzy osoby. Nikomu bym nie chciał zajebać, dlatego że ja mam 50 lat, mógłbym sobie rękę złamać. Ja już nie jestem na etapie tego, żeby komuś zajebać między oczy. Mówię, jeszcze jak przed nowotworem miałem tam 47-8 lat, jeszcze chciałem się bić tam czy z Pudzianem, czy z Popkiem, bo jeszcze czułem, że mam w sobie jakąś siłę. Po nowotworze, to mówię, to w samoobronie, no to bym na przykład tam mógł się obronić, bo bym wsadził komuś palec w oko tam potąd, albo bym na przykład wziął butelkę, rozbił na głowie. Okej, bym sobie poradził w samoobronie, ale w walce sportowej to raczej bym nie chciał startować. No a też wrogów tak nie mam, jakby wbrew pozorom, to nie mam nikogo takiego, kogo bym chciał pobić. Co Nawet kelnera. Co sądzisz o mistrzu wagi ciężkiej KSW, Philu DeVries? Bardzo ma duże, dobre warunki, koło 2 metrów, ma dobrą kondycję, jest ogólnie, nieźle bije, niezły parter, niezłe zapasy, jest wszechstronnym zawodnikiem. No ale w UFC się nie sprawdził, go wyrzucili, ale w KSW myślę, że jest to wysoki poziom. Co sądzisz o mistrzu wagi średniej KSW, Scottie Ashkami? No, co mogę powiedzieć, przegrał z jedynym Polakiem, to z moim uczniem, z Krzysztofem Jotko. Krzysztof Jotko go ograł, bo jest bardziej ruchliwy. Jakby ja zawsze w moich treningach, jak trenowałem zawodników, to stawiałem na kondycję i ruch, nie stawiałem tak na siłę, a więc ci zawodnicy się aklimatyzują w nowych regułach właśnie, gdzie jest walka z antydopingiem, bo ci, co bazują na ruchu, to są w stanie z tego ruchu walczyć, a ci, co bazowali na sile, jak im obcięli sterydy, to nie mają siły. Co sądzisz o Normanie Park? A dużo gada, pierdoli, przepraszam, brzydko głupoty, ale ludzie lubią z głupoty i oglądają go, wyzywa wszystkich w koło, ale styl walki ma niezły, ale nie powala. Ja nie jestem zachwycony. Co sądzisz o mistrzu wagi pośredniej KSW Roberto Soldiciu? O, ostry zawodnik, silny cios, mocno bije, no taki... Uważam, że fighter z jajami. Co sądzisz o mistrzu wagi piórkowej KSW Saladin Parnas? O, talent, duży talent, młody talent. Fajnie się rusza. Myślę, że nawet w UFC by sobie poradził. Czy uważasz trenera Jocza za swoją największą konkurencję w byciu trenerem w Polsce? Nie, jest kilku dobrych trenerów. Jest takim trenerem dla mnie, który...
ma taką charyzmę i taki jest dla mnie takim przykładem długotrwałego, takiego stabilnego działania. No, oczywiście ja bym tak nie potrafił. To jest Piotr Bagiński, bo Piotr Bagiński, wszystkie teamy się rozleciały, a jego team się trzyma. Więc on jest dla mnie takim przykładem, że przez wiele, wiele, wiele lat, mimo wielu, wielu konfliktów, potrafi trzymać jeden team. Robert Jocz nie jest dla mnie jakby żadną konkurencją jako on. Bardziej konkurencją są klakierzy jego, tam ludzie, którzy jakby powiedzieć, robią z nas konkurencję. I ja jakby powiedzieć, uważam, że co by nie powiedzieć, jestem lepszym trenerem od Roberta Jocza. Ja tak uważam. To jest moje osobiste zdanie. Ja nie jestem skromny, nigdy nie byłem, ale uważam, że jestem lepszym trenerem. I uważam, że w krótkim czasie szybciej prowadzę zawodników do zwycięstw i szybciej wyłapuję pewne rzeczy. Ale Robert jest niezłym trenerem. Jest na pewno w czołówce trenerów i na pewno, jakby powiedzieć, nie jest złym trenerem. Na pewno jest dobrym trenerem. Ale ja jestem lepszy. Jakie masz pozytywne wspomnienia z Maćkiem Kawulskim? Maciek Kawulski zawsze był bardzo przedsiębiorczy, bardzo, jakby powiedzieć, taki rzutki. On zawsze mówił, ja to zrobię to i to i będzie to zrobione. No ja tak na niego patrzyłem często, mówię, co on gada, to on zrobi to i to, ale wiele razy mu się to udawało i mu się sprawdzało. Na pewno jest to człowiek z dużą wiarą w to, co robi. Nieraz wydawał mi się za pewny siebie, za bardzo taki pyszny, ale widzę, że to dawało mu kopa i że nawet mimo tam różnych niepowodzeń szedł do przodu i mu się udawało. Więc jako fighter też nie był zły, miał talent do kopnięć, miał talent do jiu-jitsu, do zapasów. Gorzej było z boksem, to była jego najsłabsza strona, ale i w sportach walki był niezły, a w biznesie no to jest mocny. Najgorszy zawodnik, którego pan trenował, a teraz jest w KSW, UFC albo ACA? No w KSW to był Marcin Najman, to jest uważam najgorszy zawodnik, którego trenowałem, z tego powodu, że Marcin jest leniem. To jest jego, bo jak on by trenował, to on ma potencjał, bo on ma silny cios, on ma możliwości, tylko jest po prostu leniem. No, robiliśmy jakieś tam przygotowania do Burneki, on tam 4-5 treningów zrobił. Lubię Marcina jako osobę, ale jako zawodnika, no to po prostu go postrzegał, że jest za leniwy, żeby coś zrobić i tak uważam, że najmniej, Panie Mirku, Miras, czy miałeś kosę z Jarem? Jeśli tak, to dlaczego, skoro to najlepszy spec od wywiadów MMA w Polsce? Coś Jaro mówił, że miałem kosę i coś tam mnie przepraszał. Ja nawet nie wiem za co. Ja jestem taki, że jak ktoś powiedział, tam jakiś taki śmieszny wywiad był z tym. Nie wywiad, tylko Ciastek dzwoni do tego, do Strusa, coś tam, Miras tu tego, ja was przepraszam, coś tam. Ja to jestem trochę jak tak mój dziadek mnie wychowywał, dziadek długo. Mój dziadek był tam i na wojnie walczył, i konno jeździł, i strzelał, no to taki był z jajami gość, 90 lat, jeszcze 89 lat mając strzelał, zostawał królem w strzelaniu, 86 lat konno jeździł, zresztą ja też jeździłem konno, też strzelałem. I on mi mówi tak, że ja w jeden dzień cię pochowam, a w drugi cię wskrzeszę. Więc jak ja się wkurzę, to mogę ostro pojechać z kimś, nawet za ostro i dlatego nieraz przepraszam. Ale ogólnie nie jestem człowiekiem takim mściwym, że ja mogę się na przykład z kimś pokłócić, a później mogę z nim normalnie przybić pionę, gadać i nie ma problemu. Mirek, szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Koks czy kanabis? Nie wiem, co to kurde jest. Co? Jak? No koks, kokaina, a? Kanabis, a co to jest marihuana. Kanabis? A, kanabis to jest marihuana? Tak. A, okej. Okay. Powiem tak, ja jestem starej daty, piję piwo, wódkę, nieraz wino, nigdy nie paliłem marihuany, w ogóle nieraz ktoś tam mówi, o, czuć marihuanę, a ja mówię, kurde, ja nie wiem, co to jest w ogóle. Jestem w starej daty wychowany za komuny, wtedy mieszkałem we Wrocławku i tam wśród, można powiedzieć,
bo mieszkaliśmy tam, akurat moja mama była radcą prawnym, tata był sędzią i mieszkaliśmy w jakimś takim bloku i tam było, większość dzieci było robotniczych i tam jak ktoś coś, to palili papierosy i pili wino, więc jakby nie znam tych rzeczy, no. Nie, za wcześnie się urodziłem. Czy nie uważasz, że poziom Pudziana w MMA pomimo 10-letniego stażu jest śmieszny? Nie uważam, że jest śmieszny. Po prostu Mariusz nie jest leszczem, jest półleszczem. Po prostu to jest gość, który coś umie, ale i po prostu woli ćwiczyć na siłowni, na orbitreku, na rowerze, biegać, niż trenować walkę. On nie lubi sparować, nie lubi trenować walki, nie lubi walczyć. Więc po prostu to jest gość mega silny, mega z mega możliwościami, mega utalentowany, który jest po prostu leniem, nie do treningu, tylko do treningu walki. Takiego bezpośredniego człowiek z człowiekiem, jeden przepycha, drugi kopie, jeden uderza, drugi przyjmuje. On tego nie lubi i dlatego jest w pełnej dupie. No. Czy chciałbyś walki Trypsona z Jakobem Szostakiem? No, ja już to proponowałem włodarzom KSW. Myślę, że Trypson ma po prostu większe jaja, lepszy charakter do walki i Trypson by wygrał. A myślę, że taka walka by się sprzedała. Widział pan wywiad przed FFF, w którym Anzor Ajijew życzył zwycięstwa Najmanowi, ale nie chciał przed kamerami powiedzieć dlaczego? Znaczy, było coś takiego, że ja to odbieram tak, że żeby rządzić krajem, czy żeby rządzić jakąś dyscypliną, trzeba wszystkich skłócić. Jak się wszystkich skłóci, to wtedy łatwo się rządzi. Więc jakby uważam, że Martin Lewandowski przez swoje tam możliwości zagrania doprowadził do tego, żeby skłócić mnie z WCA i WCA dało się podkręcić, mnie się dało podkręcić i wypuchła wojna między WCA a naszym klubem. No i na bazie tej wojny po prostu zawodnicy WCA jakby mówią, że życzą moim, znaczy przeciwnikom, moich zawodników życzą wygranej. Jakie zna pan triki na walki pod remizą, barem albo inną speluną? Pozdrawiam. Stałem trochę na bramce i znam dużo trików, takich różnych i to są brudne triki, nie będę o nich mówił, bo jeszcze mogę kiedyś wykorzystać. Panie Mirku, czy to prawda, że w latach 90. można było pana spotkać na bazarze Różyckiego, na przykład z Miśkiem z Nadarzyna? Nigdy nie byłem związany z żadną grupą przestępczą, dlatego że zawsze działałem sam, czy to w biznesie, czy byłem trenerem. Ja jestem bardzo dużą indywidualnością i nigdy jakby nie działam w jakiejś tam grupie z kimś. Ja działam sam i jakby powiedzieć, po drugie, nigdy nie działałem w takiej grupie jakiejś przestępczej, więc nie można było mnie spotkać. Co sądzisz o organizacji FEN i Pawle Jóźwiaku? Myślę, że to jest trzecia w Polsce organizacja, jest KSW, największa w Europie, jest PLMA, największa ilość gal, 90 gal, z czego najwięcej gwiazd wyszło, Joanna Jędrzejczyk walczyła u nas, czy Michał Oleksiejczuk, czy no mnóstwo zawodników walczyło, nawet na tych pierwszych jeszcze, jak się nazywały MMA Polska, to i jeszcze walczył Mamet Kalidow, walczył Tomasz Drwal, Kułak walczył, mnóstwo zawodników walczyło. To PLMA jako drugie, a FEN jako trzecie. Jakie lubisz oglądać filmy? Jakieś ulubione tytuły? Filmy? Z moją żoną lubię bardzo oglądać komedie. I lubię też filmy sensacyjne, ale chyba najbardziej lubię komedie. A, jeszcze historyczne. Jak wspominasz organizację MMA Atak? Była to prężna organizacja, gdzie wtedy Łukasz Jurkowski pracował nagle z uwielbienia KSW, pracował przy MMA Atak i to właśnie pamiętam wtedy, że
Juras przeszedł do MMA, tak, i takie było dla mnie zaskoczenie, jak gość, który tak wspiera zawsze KSW, jest w MMA, tak. I to takie największe spostrzeżenie co do tego MMA, tak. Kogo uważasz za numer jeden w kategorii ciężkiej, półciężkiej, średniej, półśredniej, lekkiej i piórkowej w Polsce? Po kolei, ciężka? Ciężka, na pewno Tybura jest mega dobry. Półciężka? Myślę, że Janek w tej chwili, ale myślę, że Oleksiejczuk za chwilę. A jeżeli chodzi o ciężką, to Daniela Omielańczuka wysoko też jakby notuje, dlatego że u mnie kiedyś trenował, zaczynał, chociaż on się nie przyznaje. Będzie o Danielu. Średnia? Średnia, no Jotko chyba. Półśrednia? Półśrednia. Myślę, że Bryczek. Lekka? Lekka. Teraz jakby sterydy obcięli, to Żółkowski. Piórkowa. Piórkowa? Nie kojarzę. To lecimy dalej, bo pytań jest sporo. Czy bawi Ciebie amerykański akcent Krzysztofa Jotko i jego wymądrzanie się? Krzysztof zawsze był dużym talentem, zawsze jakby powiedzieć lubił dominować. Jest poza krajem, próbuje się tam asymilować, więc ten akcent... No i w Polsce też jakby z pewnych względów jest nielubiany. Czy słomka ptysiowa jest kaloryczna? Tak. Opowiedz o tym, jak założyłeś Alma i o jej początku. Almę założyłem w 2005 roku, bo w 2004 roku robiłem gale.pl, MMA, znaczy MMA Polska, Valetudo Polska, MMA Sport, coś takiego. I wtedy była gala, którą wspierał Olimp. I Olimp sponsorował nas, dwie gale, bo było z telewizją Polsat. I Olimp się wycofał, bo Paweł Nastula został złapany na dopingu. I Olimp się wycofał i wtedy nagle tydzień przed galą wycofał się Olimp i nie miałem sponsora, który finansował wszystko i musiałem zrezygnować z telewizji, bo Nastula przegrał, sponsor się przestraszył i była wielka afera. No i wtedy mówię, trzeba zacząć robić amatorskie MMA. W 2005 roku powołałem Almę, zrobiłem dwie gale. Później przez jakiś czas Sławek Cypel robił dwa razy w roku. Po jakimś czasie ja mówię, Sławuś, nie ma co robić dwie w roku tylko w Sochaczewie, trzeba zrobić cykl w całej Polsce. I pomogłem, poznałem Sławka Cypla z wieloma organizatorami, z Bońkowskim, z Knapem i nagle powstała Alma w całej Polsce. Ja to pomagałem przez pewien czas robić i byłem też zaangażowany, ja jako pomysłodawca i ojciec, można powiedzieć, Almy. Ja pomagałem Cyplowi, żeby to się rozwinęło na cały kraj. Jak to zaczęło już robić gale w całym kraju, amatorskie, to ja wtedy mówię, to już działa, Cypel to robi dobrze, ja idę i zakładam PLMA. No i założyłem PLMA i zrobiliśmy tam 78 gal. Opowiedz o tym, jak to się stało, że zorganizowałeś gale MMA Polska i MMA Sport. Opowiedz coś o tych galach i organizacji tamtejszych eventów. W 2002 roku zorganizowałem gale na targach Body Show, to była pierwsza taka gala, tam 30 chyba 5 czy 40 minut trwała walka. Walczył Jakubowski z Temistoklesem. Nikt nie chciał zrobić gali w klatce, bo się ludzie bali. Zresztą ja miałem później nieprzyjemności. Wezwano mnie do ministerstwa, powiedziano mi, słuchaj, nie możesz robić walk w klatce, bo pójdziesz do więzienia. Więc ja zrobiłem pierwszą galę 2002, później dwie albo trzy w klatce 2003 i później zacząłem w ringu robić, bo miałem po prostu z ministerstwa przykaz, że mnie zamkną do więzienia. Więc byłem gangsterem wielkim. Jak to było z kolanem Daniela Omielańczuka? Jak to jest żyć jako trener z myślą, że na początku kogoś kariery mógł pan ją zniszczyć? To nie było tak. Przyszedł Daniel do mnie na trening
i jako młody chłopak, energiczny, rzutki. I my wtedy, jak zaczynaliśmy prowadzić sekcję, to robiliśmy wszystkie dźwignie. No i ja mówię: Daniel, nie szarp się, bo ja założyłem ci dźwignię. I ja trzymałem dźwignię założoną, mówię: nie szarp się, bo wyrwiesz sobie nogę. I Daniel się szarpnął sam i sam sobie urwał nogę. Ja po tym, bo tam jeszcze takich zdarzeń było kilka, po tym mówię: ja jako trener zakazuję robić dźwigni na nogi, w ogóle. Bo ja, zakładając dźwignię na nogi, nie muszę jej ciągnąć. Wystarczy, że zawodnik, jak założy dźwignię na nogi, pójdzie w drugą stronę i on sobie urwie. I tak było z Danielem, że to nie ja mu urwałem nogę, tylko ja trzymałem dźwignię, a on po prostu się chciał wyszarpnąć i on jako niedoświadczona osoba po prostu wyszarpnął się. I to nie było my jako trenerzy, bo to było 2001 rok, to ja dopiero prowadziłem 2 czy 3 lata zajęcia. Ja się też, można powiedzieć, uczyłem. Nikt tego nie umiał, my do nas przyjeżdżali trenerzy. Kiedyś była trochę inna szkoła, bo robiło się po prostu wszystko. Dźwignie niedozwolone, dźwignie dozwolone, no wszystko. I ja nawet, to nie ja mu przeciągnąłem nogę, tylko ja po prostu założyłem dźwignię i mówię: nie szarp się, bo sobie urwiesz nogę. On po prostu chciał uciec z tej dźwigni i wyszarpnął. No. I to było, on miał 19 lat, to był po prostu przypadek. Od tego momentu jeszcze tam było takie, że jeden drugiemu tam coś naciągnął, zabroniłem robić dźwigni na nogi. Dopiero na przykład teraz, jak szkolę zawodników, to u mnie dopiero purpurowy, brązowy pas może robić dźwignię na nogi. Jak wspominasz organizację ProFight? Nawet jej nie pamiętam. Coś tam było, robili jakieś tam gale, ale to nic, nic takiego wielkiego. No. Kto więcej zrobił dla brazylijskiego jiu-jitsu? Karol Matuszczak czy Mariusz Linke? Karol Matuszczak, zdecydowanie. Był pierwszą osobą, która w ogóle ściągnęła brazylijskie jiu-jitsu do Polski. Do Karola Matuszczaka przyjeżdżałem ja, Sławek Szamota, Mariusz Linke, Piotr Bagiński, wszyscy, Jakubek, wszyscy przyjeżdżali do Karola. Wszyscy się spotykaliśmy u Karola, wszyscy ze sobą trenowaliśmy. Nawet właśnie do Karola przyjeżdżał Robert Jocz. Wszyscy się spotykaliśmy u Karola, ta cała stara kadra. I od Karola jakby później odbijali wszyscy. A to, czy później na przykład Linke, że zrobił może na przykład więcej tytułów tam mistrza Europy czy świata, to może tak, ale jakby powiedzieć, dla rozwoju brazylijskiego jiu-jitsu najwięcej zrobił Karol Matuszczak, bo bardzo mocno zapoczątkował. On był metodyczny, on jakby powiedzieć, w mądry sposób nam przekazywał wiedzę, więc to Karol Matuszczak jest ojcem brazylijskiego jiu-jitsu i wiele osób nie docenia Karola, ale nawet Wardziński, który jest jedną, można powiedzieć, teraz supermanem w jiu-jitsu, to jest jego wychowanek od podstaw. Karol wychował bardzo, cały Poznań to trenował Karola. 5 najlepszych zawodników MMA obecnie walczących według pana to? Ale całego. Na świecie? Tak. 5. Jones, Cormier, Jones, Cormier, później to ta waga ciężka, waga ten Miocic też niezły, w tej Adesanya, Whittaker, to już jest 4 czy 5. Już jest 5. No. Ale ja to tak bardziej te wagi ciężkie, półciężkie, ciężkie. Czy jest szansa na FFF2, na walkę hardkorowy koksu versus Tomasz Oświęciński? Nie do mnie pytanie. To Polsat jest tutaj głównym jakby szefem tej gali i to wszystko zależy, czy będą chcieli, czy zapłacą tym gwiazdom. Może i jest szansa. Jeszcze do FFF będzie trochę czasu, więc może wszystko jeszcze się być lub nie być. Co pan uważa o konflikcie na linii Jóźwiak-Paczuski? Zawsze są dwie strony konfliktu i zawsze dwie strony mają rację. Myślę, że część racji ma Paczuski, część racji ma Jóźwiak. To jest tak, jeżeli jest mniejsza organizacja, ona zawsze jest potrzebna zawodnikowi na początku. I ta organizacja, nawet jak jest słabsza, ale wspiera tego zawodnika,
i on się staje gwiazdą, to ona jest motorem rozwoju tego zawodnika i on zawsze się tam modli do tej organizacji, do właściciela i jest zadowolony, jest fajnie. Ale jak przychodzi organizacja większa, silniejsza, która płaci 2-3 razy tyle, to nagle ta poprzednia staje się brzydka, nieładna i zła. No i często jest tak, że po prostu... I to też jest trochę w tym prawdy, no bo jak więcej płaci, to jest lepsza, tak? Daje lepsze warunki, jest lepsza, ale ta organizacja wcześniejsza pomogła mu się wypromować, pomogła go zbudować, więc jakby powiedzieć, ja patrzę tu z dwóch stron, jako trener zawodników, który bym chciał jak najwięcej kasy i wszystkiego, ale z drugiej strony jako organizator rozumiem tą drugą stronę. Więc myślę, że konflikt jest tutaj, racje są po obu stronach. Myślę, że jestem w jakimś stopniu też za Paczuskim, ale i za Jóźwiakiem, więc... Czy według pana właściciele KSW to moralne zera? Ciężkie pytanie. Na pewno właściciele KSW są bezwzględni, na pewno są brutalni i na pewno idą po trupach do celu. Jak wspominasz organizację Strefa Walk? Strefa Walk? Odwołali kiedyś taką dużą galę na Torwarze. A tak, było coś. To był sponsor chyba Pudziana, Kozbud czy coś robił to. A nie pamiętam. Kozbud czy coś. A nie, to nie pamiętam. To tylko pamiętam, że było i nie ma. Czego żałujesz, a z czego jesteś najbardziej zadowolony w historii Pelma? Żałuję tylko tyle, że nie mieliśmy dużej telewizji później, bo ja występowałem do Telewizji Polsat, żeby nas wzięli, mówią, poróbcie duże inwestycje, no to ja wziąłem kredyt, zacząłem robić fajne gale w Orange'u za swoje pieniądze, przyszedłem do Polsatu, mówię, robię fajne gale, a Polsat mówi, no sorry, ale mamy już inną federację tutaj z rodziny i bierzemy inną federację. No i ja zostałem na lodzie z kredytem i ten nowotwór z niczego się nie wziął. Jak wspominasz organizację Fighters Arena? No, wiem, że mocne nazwiska, były puste hale. Co sądzisz o organizacji Babylon MMA i Tomku Babiloński? No, Tomek Babiloński ma duże doświadczenie jako prowadzenie boksu zawodowego, ma duże doświadczenie. Jest to czwarta w tej chwili, myślę, organizacja w Polsce po KSW, PLMA i FENIE. I jest to mocna dosyć organizacja, prężna. No i to tyle. No. Nie mam jakiś. Nie jest to ani super organizacja, ani zła. Taka dobra organizacja polska. Panie Mirku, co ważniejsze u zawodnika? Talent czy ciężka praca? Żeby być mistrzem, trzeba mieć talent i ciężko pracować. Jedno i drugie jest potrzebne. Ale ciężką pracą więcej się zrobi niż samym talentem. Co myślisz o takich trenerach jak Piotr Bagiński, Tomasz Bronder, Grzegorz Jakubowski, Andrzej Kościelski, Derlal czy Bońkowski? Powiem tak, że ogólnie to jest stara kadra trenerów, którzy mają jakby duże tam osiągnięcia, wychowali dużo zawodników i myślę tak, że no po prostu to jest taka, jak to powiedzieć, sól polskiego MMA, tak? Jedni są lepsi, drudzy są gorsi, jedni są bardziej mili, jedni wygadani, drudzy... Ale ogólnie to są wszyscy ludzie, którzy budowali w jakiś sposób polskie MMA. Czy wystąpiłbyś w Tańcu z Gwiazdami? Nie wystąpiłbym, bo mnie boli kolano i biodro. Jak wspominasz organizację Promak? Też tam 2-3 gale, to nie ma o czym gadać. Skąd się wziął Janusz Dylewski na galach PLMMA? Janusz Dylewski to gwiazda. Robiliśmy kiedyś gale w Brodnicy i on tam z Brodnicy jest, no i tam zaproponowano go, no i tam kilka razy u nas wystąpił. Czy Ring Girl odwiedzają zawodników w szatni? Nie wiem, bo moich zawodników żadne Ring Girl nie odwiedzały, a pewnie by chcieli. Jakim cudem ktoś twierdzi, że Fame MMA było lepiej zrealizowane produkcyjnie niż FFF? Rozumiem, że komuś mogły odpowiadać bardziej nazwiska czy walki na Fame, ale przecież ich produkcja była na poziomie czwartoligowej telewizji kablowej. Z tego co wiem, to produkcję na pay-per-view to dla pay-per-view to robi ta sama firma co dla KSW, dla Fame'u.
Więc jakby produkcję tego sygnału do preview. A kto tam to kręci, jak to nie wiem, jak jest zrobione. Ja pracowałem pierwszą galę dla FFF i uważam, że FFF jest lepsze niż Fame MMA. Ale uważam, że FFF jest dlatego na rynku, że było pierwsze Fame MMA. Więc uważam, że te organizacje się super uzupełniają. Co sądzisz o mistrzu karate i legendzie sportu walki Kamilu Bazelaku? No co, Kamil Bazelak coś tam umie, no ale nigdy jakby... Nigdy nie był, jakby tu powiedzieć, zapewny siebie. Umiejętności jakieś miał, ale po prostu nie miał takiej pewności siebie i wielu zawodników mogło go przełamywać. I po prostu dawał się przełamywać, przez to przegrywał, więc ma więcej porażek niż zwycięstw. Chociaż teraz to się mogło zmienić, bo z tego co wiem, to walczył na jakichś mniejszych galach, gdzie niższy poziom jest i mógł coś tam wygrywać. Czy będziesz na KSW 50 w Londynie w narożniku Antka Chmielewskiego? No mam być. Mam być, ale nie wiadomo, co się wydarzy. Jak wspominasz świętej pamięci Józefa Warchoła? No, Józefa Warchoł, pamiętam go jeszcze z młodych lat, jak ja miałem tam 20 parę, a on miał 30. To z moim kolegą takim był taki znany kickbokser, bokser ze środowiska włocławskiego. Taki Lisek i on z tym Liskiem się prał, stali naprzeciwko siebie i się bili cios za cios. No i Warchoł tam wygrywał, bo był wtedy tam mistrzem Polski, mistrzem Europy. No twardziel. W kickboksingu to było nazwisko. Za co lubisz Reda i czy wystąpisz w czerwonej kartce? Powiem tak, że poznaliśmy się z Redem przy produkcji jej pierwszej FFF i jakby to nie powiem, że to jest mój jakiś tam przyjaciel czy ktoś, ale przypadliśmy, mi się wydaje, sobie do gustu i nie było między nami, bo to na pierwszy rzut oka widzisz, czy będziesz się z kimś lubił, czy nie lubił. Nie? No Red sprawia takie wrażenie, że chce się ze mną lubić, a jak ktoś mnie chce lubić, to ja też jego lubię. Jak wspominasz organizację X-Cage? X-Cage wspólnie robiliśmy wiele gal, więc z Paweł Klimkiewicz wspólnie robiliśmy wiele gal dla Orange'u. Myślę, że to niezła organizacja i tam się dobrze nam działało. Jakie lubisz czytać książki? Historyczne. Potop, Pan Włodyjowski, wszystkie historyczne. Teraz też sobie kupiłem taką książkę o historii tam. Ja też jestem zafascynowany taką polską, szlachecką XVI, XVII wiek, XV wiek, walka, bitwa pod Grunwaldem. No, historią jestem zafascynowany i też doszukuję się tam historii moich przodków, jak to było, kiedy mój pradziadek tam walczył ze Szwedami i coś tam. No, takie rzeczy mnie interesują. Jak myślisz, czy Gamrot ma szansę coś ugrać na ADCC? Myślę, że ma szansę, ale to jest waga lekka, jest bardzo duża konkurencja. Gamrot na tutaj Europę jest bardzo dobry, ale na świat będzie miał bardzo ciężko ogólnie. Dlaczego Mateusz Morawiecki ciągle kłamie i konfabuluje? Kurde, nie znam człowieka. Nie, ja powiem tak, że ogólnie interesuję się tylko MMA, tylko sportem. Jeżeli walczę, to w sporcie. Nie mieszam się w politykę, nie interesuje mnie PO, PiS i inne rzeczy, bo ja mam tyle walki tutaj w MMA, że mi wystarczy. Panie Mirku, proszę podać trzy różnice pomiędzy pańskim klubem a WCA. Mój klub jest dużo mniejszy, przez to mogę skupić się o wiele bardziej na zawodniku, no to jest takie jakby podejście, że jest mało zawodników i dokładnie może się skupić. Do tego mam, do nas, do klubu, jak wejdziesz, to jesteś już jak w klatce, bo jest wąsko i są ściany z każdej strony, więc to już wymusza, no to pierwsza różnica, że jest mniej zawodników, więc mogę się bardziej skupić. Drugie, że budowa sali wymusza już, że takie jakby walkę jak w klatce, więc tak jakbyś był cały czas zamknięty w klatce, a tam jest duża sala i tego. No i my mamy taktykę, a oni nie mają taktyki. Co no są... tak sami mówią, że wychodzą i się napierdalają. Co sądzi pan Mira? A my po prostu nie wychodzimy, się napierdalamy, tylko my napierdalamy tamtych.
Co sądzi pan Miro o olimpijczyku Orle Białym naszej dumie Arturze Biniu-Bińkowskim? No, dużo śmiesznych rzeczy mówi i nieraz jak chce się pośmiać, to go słucham. Czym interesujesz się poza sportami walki? Jak lubisz spędzać czas wolny? Powiem tak, rower, pływanie, właśnie z żoną oglądamy komedie różne, do tego spacery, jestem myśliwym, lubię strzelać, do tego kiedyś jeździłem konno, teraz to no jakoś przez kontuzję kolana nie za bardzo. Interesowały mnie kiedyś sporty samochodowe, no mam dużo, dużo różnych rzeczy, ale tak naprawdę to na nic nie mam czasu, bo oprócz właśnie siłowni, czy roweru, czy basenu, czy wypadów nad jezioro z żoną, z synem, to głównie jest MMA, 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 rano, wieczorem i cały czas. Klincz zapaśniczy czy tajski? A i ten, i ten. Połączenie klinczu zapaśniczego z tajskim. Jak wspomagasz farmakologicznie swoich zawodników? Normalnie walę im grubo towar. Powiem tak, że ogólnie jak chodzi o wspomaganie farmakologiczne, zostawiam to zawodnikom, w ogóle się w to nie mieszam, dlatego że ja mu powiem na przykład bierz to albo bierz tamto, to mu zaszkodzi i później będzie na mnie. Ogólnie jestem za czystym sportem, za właśnie cieszę się, że UFC prowadzi badania antydopingowe, bo wtedy właśnie zawodnicy, których ja prowadzę, którzy nie bazują na sile, tylko na ruchu, często właśnie wygrywają i z tego jestem dumny. Co żreć na śniadanie, żeby łamać szczęki? Ja jem owsiankę z rodzynkami i bananem, ale nigdy nie uchodziłem za łamacza szczęk. Jak myślisz, dlaczego pseudofani MMA obrażają bardzo często UFC, Asię Jędrzejczyk i Mameda Khalidova? Znaczy, nie wiem, czy pseudofani obrażają UFC. Myślę, że bardziej obrażają Joasię Jędrzejczyk za na przykład jakąś tam postawę, czy Mameda za jakąś postawę. Tak, ja nie spotkałem się. Bardziej spotkałem się, że fani obrażają wszystkich, tak? Czy to jest KSW, czy UFC, czy PLMA, czy to jest Mamed Khalidov, czy Okliński, czy Jura. Fani lubią dojeżdżać ludzi. Mirek, czemu trenujesz dalej Trypsona po tym, jak się od ciebie odwrócił? A właśnie tak jak powiedziałem, że często ja jestem taką osobą, że kogoś pochowam, a później wskrzeszę. Ja też rozumiem, że ktoś mógł popełnić jakiś tam błąd, ktoś mógł być w trudnej sytuacji i często po prostu wybaczam tym ludziom, co nie, na przykład Jurasowi wybaczyłem 3 razy, czego bardzo żałuję. Co sądzisz o organizacji Celtic Gladiator? O, fajna organizacja, fajnie, że jest w telewizji polskiej, oglądałem, dobrze, że jest, dobrze, że już są 4 organizacje w telewizji polskiej, robi się, kiedyś tylko był monopol Polsatu, teraz jest już 6 organizacji w Polsacie, 4 w telewizji polskiej. Myślę, że telewizja polska będzie robiła szeroki nabór organizacji, za chwilę będzie z 10 organizacji w telewizji polskiej. Wyszedłem z psem na spacer, 3 kolesi mi obskoczyło i dostałem na łeb. Ryj spuchnięty, kawa z nosa obfita była. Jednego z nich znam, co mogę zrobić, żeby mu jak najbardziej zaszkodzić, mówię legalnie, prawnie. Obrażenia nie są duże. Ja powiem tak, jeżeli żyjemy w państwie prawa, to nikt nie może cię napadać, szczególnie napaść jednego, znaczy 3 gości na jednego, no to jest kurestwo, tak? Jak można w 3, jeżeli ktoś chciał się bić, jakąś solówkę, 1 na 1, okej, okay. Ale napada 3 gości jednego, no to jest kurestwo i to ktoś na przykład, moim zdaniem, powinien iść na policję, zgłosić, podać, że to są te osoby, bo jeżeli on na przykład ich wyłapie, napadnie, pobije, to on pójdzie do więzienia, a oni będą się śmiać z niego. Więc uważam, że żyjemy w państwie prawa i normalnie należy zgłosić sprawę na policję, a jeżeli chcesz być sztywny, no to idziesz, podrzynasz jednemu gardło, drugiemu, trzeciemu i siedzisz później 25 lat. Co sądzisz o organizacji TFL i Jacku Sarnie?
Co sądzę o... Niezła organizacja lokalna. Uważam, że powinni się zgłosić TVP Sport i powinni być w TVP Sport. Panie Mirku, co z tą skórą jest? Czy już sprzedana? Mariusz, oddaj skórę. Tanio, już raz kupiłem. W sumie dostaliśmy. Po 4 minutach. Mariusz, oddaj skórę! Przychodzimy drugi raz po ciebie. Jakie masz relacje z Pawłem Kowalikiem? Bardzo dobre. Zjechałem go kilka lat temu. Od tego czasu mamy coraz lepsze relacje. Za co siedziałeś? O Boże! A ja siedziałem? Ja jestem niekarany. Także nie pamiętam. Czy poza Adamem masz jeszcze jakieś dzieci? Co dalej z karierą Adama? Adam to jest mój syn, pierwszy, 30 lat. Jest w wojsku, a jest czołgistą, taki duży, a się zmieścił do czołgu. No powiem tak, że wybrał na razie karierę żołnierza, odpuścił sobie, trenuje, ale nie startuje. Ale nie wiadomo, co jeszcze mu odbije. No chętnie myślę, żeby się pobił z młodym Pudzianem i myślę, żeby było ciężkie KO na młodym Pudzianie. Także Krystian, młody Okniński, może przyjść po ciebie. Co pan ceni w wyglądzie kobiet najbardziej? Moja żona jest najwspanialsza, więc moją żonę cenię. Czy spłacił pan wszystkie zaległości wobec wszystkich zawodników, jacy u pana walczyli i trenowali? Nie. Nie. I dzień dobry. Do widzenia. Powiem tak, że nigdy nie wiodło mi się aż tak dobrze, żebym był zawsze na bieżąco. Zawsze miałem jakieś tam zaległości, ale spłacałem. Ale jak zachorowałem na nowotwór, musiałem wszystko zostawić, zawiesić działalność i ratować życie. Przez rok leczyłem się chemią, miałem przeszczep i po roku musiałem dojść do siebie, więc nie prowadziłem działalności. Teraz od lipca czy czerwca renta mi się skończyła w czerwcu i teraz będę próbował wrócić do pracy i jakby powiedzieć, wszystko załatwić, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Kto według pana Mirka jest najlepszym trenerem MMA w Polsce, oczywiście poza nim samym? Kurde, no to zepsuliście mi pytanie. Wiadomo, że ja jestem najlepszy, ale nie no, jest dużo dobrych trenerów, ale nie aż tak dużo. I na przykład jeżeli powiem, że dobrym trenerem jest na przykład ten, to później obrażę tego drugiego, jak tamten, to tego. Jest kilku dobrych trenerów, kilku, może kilkunastu w Polsce, no i szczególnie ta stara gwardia, na przykład no, Grzegorz Jakubowski, uważam, że ma dużą, mocną gwardię, szczególnie, że dużo zawodników w UFC jest. Największe osiągnięcie w brazylijskim jiu-jitsu? Moje? No, nie miałem żadnych osiągnięć. Byłem tylko mistrzem Europy w brązowych pasach. Mógłbym być tam mistrzem świata czy coś, jeżeli bym więcej miał zdrowia. Ja zawsze byłem słabego zdrowia. Moja głowa jest twarda na zasadzie, że mam psychikę taką, że mógłbym ciężko trenować, mógłbym walczyć, ale moje zdrowie ciągle albo przeziębiony, albo jakaś kontuzja. Słabego zdrowia jestem, dlatego zostałem trenerem. Co pan sądzi o Andrzeju Kościelskim i klubie Ancos MMA? No mocny klub, wychował dużo mocnych zawodników. Współpracuje z Karolem Matuszczakiem, więc Andrzej Kościelski, Karol Matuszczak, no dwie legendy poznańskie i szacunek. Panie Mirosławie, Zadymiarzu, proszę opowiedzieć historię, jak pan wygrał sparing ze złamaną nogą z Mariuszem Pudzianowskim? To było tak, to nie było, że wygrałem, bo ja sprawaliśmy z Mariuszem, przygotowaliśmy do Najmana. No i Mariusz mówi, że on będzie boksował. Ja mówię, ale co ty, z bokserem chcesz boksować? Trzeba kopać. No i zaczęliśmy sparować i zacząłem mocno najeżdżać Mariusza, boksować. I kopnąłem Mariusza chyba w wątrobę i go trochę tam przytkało i się wkurzył i kopnął mnie z całej siły pod kolano. I co bolało mnie pod kolanem, poczułem, jakby mi rozerwało kolano. No ale na treningach jest często tak, że cię coś boli, więc stanąłem na tej nodze i
kopnąłem z całej siły low kick Mariusza. I Mariusz widział, że się wkurwiłem i powiedział, stop, już nie sparujmy. No i nie sparowaliśmy i mnie boli ta noga. Jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień. No i na czwarty dzień coraz bardziej mnie boli. Ja mówię, kurde, mnie zawsze coś boli, ale nie tak coraz więcej. Poszedłem do lekarza i tu jest piszczelowa kość i strzałkowa. I po prostu mi złamanie to nie było takie, że otwarte, albo że kość pękła na pół i ja nie mogłem stać. Po prostu tu są dwie kości, więc stałem na piszczelowej, a pękła strzałkowa. I ona po prostu tylko pękła, więc związałem ją bandażem, bo walkę miał Pudzian z Neumannem i nie chciałem o kulach wychodzić, bo mi mówili w gips. Obwinąłem bandażem. Przez 3 tygodnie chodziłem, poszedłem na rentgen, się okazało, że się zrosła. No i tak to było, ale do tej pory nie mogę jej do końca prostować, bo chodziłem na przykurczu, zamiast chodzić na rehabilitację, to ja ciągle treningi, coś tam i zaniedbałem i nie mogę jej ani zgiąć, ani wyprostować do końca. Także Mariusz, uważaj, bo mogę o odszkodowanie wystąpić. Zbigniew Tyszka, najlepszy leg locker w Polsce? No, Zbigniew Tyszka to mój uczeń, nie wiem czy najlepszy leglocker, ale jeden z najbardziej, to jest mój wychowanek, u nas w klubie trenował przez pierwsze 4 lata swojej kariery, no i na pewno jest jednym z największych trenerów submission w Polsce i zawodników też. Bardzo proszę, aby trener Mirosław przybliżył sytuację liścia oraz kopa w dupę, które sprzedał onegdaj panu Kawulskiemu. Z Maćkiem się teraz bardzo lubimy, szczególnie, że jesteśmy w bardzo dobrych stosunkach, więc nie pamiętam całego zajścia i Maciek jest taki friend teraz, więc nie ma, nie było i nie pamiętam. Czy uważasz, że pod Twoją opieką Akop Szostak mógłby zostać solidnym fighterem? Akop trenował mnie ze 3 miesiące, nie ma psychiki, nie ma głowy do walki, po prostu boi się. Ale się nie dziwię, bo jest po prostu mały na tą wagę. On mógłby się być w 70 kg, w 66, on po prostu jest za mały i on wychodzi do wielkich, wyższych o 10, 15, 20 cm ludzi. No i po prostu oni mają dłuższy zasięg, większą dźwignię uderzenia i po prostu on nie ma głowy do walki. On ciężko trenuje, z tym się zgodzę. Umiejętności też jakieś ma, ale nie ma głowy. Nie ma głowy, bo nie ma warunków, a jak nie ma warunków, to jej głowa nie pomoże. Miras, królu, czemu nie szanujesz potężnego włodarza Wojtka Goli? Wojtek trochę mi podpadł, więc trochę mu pojechałem, ale widzę, że tam się wzięli do roboty i wszystko naprawiają, mają lepszych sędziów, chociaż z 5 sędziów to się nadal śmieje, ale na pewno FM MMA jest potrzebne, bo dzięki temu miałem pracę w FFF. I to jest super sprawa właśnie, że są gale w Polsacie i w telewizji polskiej, są gale Fejmu i gale FFF, to rozwija rynek, więc wszyscy, którzy chcą zabić rynek, mają przegrane. Trenerze, w kontekście choroby, którą zdołał Pan pokonać. Nie pokonałem, bo to jest nowotwór, to w każdej chwili może wrócić, ja pokonałem tymczasowo. Jakie myśli ma człowiek, który wie, że być może zostało mu mało czasu i co wtedy jest najważniejsze w życiu? Jeżeli chodzi o... leżałem jak trup przy tym przeszczepie, dostałem sepsę, mówię, już umieram, no nie? Ale to tak już byłem tak słaby, że już nie miałem siły nawet myśleć, że co będzie. Na pewno co jest w życiu ważne, wszyscy, którzy byli z Tobą, o których dbałeś, koledzy, przyjaciele, to w większości odeszli, bo no jeżeli się skończyły pieniądze, no to zmieniamy jakby środowisko. No i zostałem sam, ale żona, dzieci mnie nie zostawiły i dzięki rodzinie, moja żona jest wspaniała i dziękuję jej, mój syn jeden, drugi tak samo, więc dzięki tym osobom wyszedłem z tego. Czy wyszedłbyś za 500 tysięcy złotych do walki z hardkorowym koksem? Nawet za 450. Trener ma jeden strzał. Kto dostaje? Martin czy Kawul? Nie no, Kawul nie dostaje. Tylko Lewandowski dostaje. Jak mam jeden strzał, to Lewandowski dostaje. Ale po co bić kelnera? Kelner sam się przewraca. Czy nie masz wrażenia, że wielu zawodnikom MMA uderzyła woda sodowa do głowy i uważają się za lepszych od innych?
Zawsze jak masz sukces, to ci odpierdala. Prędzej czy później, kto ma sukces, temu woda uderza, czy to jest aktorem, czy piosenkarzem, czy zawodnikiem, a szczególnie w tak niebezpiecznej dyscyplinie, jak jest MMA, gdzie po prostu możesz być znokautowany, jesteś na fali, wszystko wygrywasz, może ci odpierdolić, to normalne. Co dzieje się z zapaśnikiem Bartłomiejem Bartnickim, który trenował u Ciebie i stoczył dwie walki na PL MMA? Zapowiadał się bardzo dobrze. To jest super talent, to jest gość, który ja w nim widziałem ogromny potencjał. Wiem, że po prostu PL MMA miał jakieś tam przejściowe kłopoty i Bartłomiej Bartnicki się wkurzył na PL MMA, że nie płacimy na czas i zrezygnował z kariery. Zresztą żona mu powiedziała, że żeby nie brał w tym udziału, jeżeli nie ma dużych pieniędzy, ale to jest wspaniały zawodnik, wspaniały człowiek i no powiem, że duży talent. Mogło być naprawdę dobrze. Wódka czy piwo? Co trener preferuje? Kiedyś wódka, teraz piwo. A teraz wino. Czy zobaczymy Wojtka Orłowskiego albo Arka Jędraczkę na galach PL MMA? Nie jestem zamknięty. Nie jestem zamknięty, chociaż ja w sumie, bo ja ustaram teraz fight card, ale ja tego nie robię, więc myślę, że organizatorzy Goodwill, firma Goodwill, myślę, że nic nie ma przeciwko ani Wojtkowi Orłowskiemu, ani Arkowi, więc może oni będą w przyszłości walczyć. Panie trenerze, jak pan myśli, jak będzie wyglądało MMA w Polsce za 10 lat? Wspaniałe! 30-40 gal zawodowych, oczywiście pod różnym szyldem, wiele gal amatorskich, mnóstwo trenerów, mnóstwo zawodników, no i jeszcze więcej sponsorów. Pana ulubiony zawodnik za czasów Federacji Pride? Shogun. Jego brat był u mnie na seminarium, pokazywał soccer kicki na leżącego i stąpy. Czy ma pan smykałkę do gotowania? Pewnie, gotuję nieraz, obieram ziemniaki, obieram ogórki. Jak to można nazwać gotowanie? Czy wodę na herbatę? Wodę na kawę potrafię zrobić. Czy zbiera się panu na wymioty, jak zapanowała moda na trenowanie MMA i każdy pajac po 3 treningach uważa się za wielkiego zabijakę? Nie, ja się cieszę, że dużo ludzi trenuje MMA i że to napędza i każdy się uważa... Ja nie mam z tym problemu, że ktoś się uważa za zabijakę. Treningi weryfikują i zawody weryfikują. Kto według trenera wygra walkę? Artur Szpilka versus Derek Chisora i dlaczego? Nie mam pojęcia o boksie. Aż takim, w sensie nie interesuję się tym, mam... Nie myślę o tym, w ogóle mnie to nie interesuje. Czy naprawdę miały miejsce takie sytuacje, że mówiłeś do Pudziana, co ma zrobić, a on na to, ja lubię łapać i rzucać? Tak, miała takie miejsce sytuacja, nie mówię rzeczy bezpodstawnie i jeżeli ja mówię, Mariusz, może zrobimy tak i tak, ja mówię, Mariusz, przewrócisz, będziesz kontrolował, będziesz bił. On mówi, ja lubię łapać i rzucać, ja lubię łapać i rzucać, ja lubię łapać i rzucać. No tak było i to, dlatego o tym powiedziałem. Czy uważa pan, że Szymon Kołecki jest w stanie zdobyć paska OSW? Tak. Tak, uważam, Szymon... Pod moim okiem trenerskim, od zera do bohatera. Czy to prawda, że nadupcyłbyś Pudzianowi po 3 harnasiach i lampce Maryny? Teraz to nie wiem, czy bym nadupcył Pudzianowi. Wiem, że jak kiedyś u mnie trenował, to nieraz go klepałem i mówiłem, Mariusz, wstawaj, nie masz siły. Go dusiłem, ale ja mam 50 lat po nowotworze, a Pudzian ma 42, to więc on już jest u schyłku kariery zawodowej, a co dopiero gość po nowotworze 50-letni, więc na pewno jakby powiedzieć, jeżeli jest coś takiego, że ktoś cię napada i w samobronie, znam tyle rozwiązań, że bym sobie w wielu sytuacjach poradził nawet z 2 czy 3 gościami i myślę, że ryzykowaliby życiem. Ale w walce sportowej, no to już zupełnie jest co innego. No. Co sądzisz o Różalu, jako zawodniku oraz człowieku? Różal jest takim barwnym zawodnikiem. W wielu poglądach się zgadzamy, ale mam też, ma takie też poglądy, które mi się nie podobają, ale bardzo dużo mamy zbieżnych poglądów.
Który majonez jest lepszy? Kielecki czy Winiary? Nie jem majonezu. Nie znam. W jakich okolicznościach został pan trenerem Mariusza Pudzianowskiego? Kto mu pana polecił? Polecili mnie ludzie z gazety Kulturystyka i Fitness, z którymi współpracowałem, bo często robiłem takie materiały o MMA i zresztą na pierwszych galach MMA ludzie z Kulturystyki i Fitness, oni się interesowali tym, co ja robię i w jaki sposób mnie wspierali, pisali o tym, co robię, to oni polecili mnie jako trenera Mariuszowi. I Mariusz miał potencjał ogromny, tylko spierdolił, bo wygrał z Najmanem i uwierzył, że jest zajebisty. Czemu w czasie przerwy daje się zawodnikowi lód czy mokry ręcznik na szyję z tyłu? Czemu się daje? Jakby powiedzieć, ja się nie zastanawiam, czemu się daje, wiem, że się daje. I jakby powiedzieć, nawet nie analizowałem tego. Wiem, że się daje i ja daję. Pewne rzeczy, jakby ja nie wnikam w pewne rzeczy tak do końca co, dlaczego, po co, tylko jeżeli widzę, że coś się sprawdza, to to robię, a nie analizuję dogłębnie, bo ja mam dużo, dużo ważniejszych wiele spraw. Najlepszy zawodnik w historii Polski. A, bo jeszcze przeważnie u mnie jest tak na przykład, że nie dochodzi do tego lodu, bo już ten zawodnik leży, jest bity i płacze. Ten lód nieraz jest zbędny, często. Najlepszy zawodnik w historii polskiego MMA to? Hu, hu, hu. No, nie wiem, myślę, że Michał Aleksiejczuk będzie za chwilę. Co byś wolał dostać na urodziny? Flaszkę whisky czy opakowanie białka? Whisky, nie no, chyba białko. Jeżeli nie patrząc na pieniądze, tak? To białko. Czy Norman odda te funciaki dla Pawła Jóźwiaka, czy jednak sprawa trafi do prokuratury? A, powiem tak, prokuraturę to bym zostawił tam innym, nie, chociaż pochodzę z rodziny prawniczej i z tego, co ostatnio tam pan Lewandowski mnie straszył, że chce mnie podać do sądu za obrazę, No zobaczymy, no. Ja bym się tam raczej wolał dogadywać niż sądzić, ale myślę, że jak nie ma innego wyjścia, niech się sądzą. Co powiesz o sekcji z Grudziądza i zajebistym trenerze Lampku? Lampek to jest kuzyn mojej żony, więc nie mógłbym powiedzieć, że jest niezajebisty. Panie Mirku, kogo pan najbardziej nie lubi z polskiego środowiska MMA? Nie mam tak, nie mam jakiegoś... Że kogoś tam bardzo nie lubię. No, nikt nie jest idealny, tak? Nawet ja. Co pan lubi jeść? O, lody. Lody lubię. Co lubię jeszcze? Dobre mięsko. O, dużo, dużo rzeczy. Lubię jeść. Jaką muzykę? Widać. Jaką muzykę pan lubi? Muzykę? Jakąś taką popową, wesołą. Lubię, żeby było... no... Tak wesoło. Nie lubię żadnej smutnej muzyki. Ja w ogóle jestem wesoły. Jaką pan lubi literaturę? To już było, historyczną. Było, historię. Opowiedz jakąś zabawną, zakulisową historię ze świata MMA. O, nie znam. Znam dużo, ale nie wiem, która jest zabawna. Jak wyglądały pana początki z MMA? Moje początki? W 93 roku byłem w Niemczech, mieszkałem w Niemczech. Zobaczyłem pierwsze UFC w telewizji niemieckiej i stwierdziłem, że chcę to robić. A wcześniej trenowałem sztuki walki, tam wiedwodao, jakiś kickboxing, boks, karate. Ale MMA pierwszy raz zobaczyłem w 93 roku UFC w Niemczech. Ile czasu zajęło panu zdobycie czarnego pasa brazylijskiego jiu-jitsu i dlaczego nie ma pan kalafiorów? Złap tu. No trochę jest. Złap. No tu jest, a druga jest mniejsza. Tu też mam. No dobra. Mam kalafiory, ale niewidoczne. 12 lat mi zajęło. 12 lat. Kiedyś tak nie dawali szybko. Teraz myślę, że w 8 lat można by zrobić. 8.
Czy kolejne gale FFF będą w systemie pay-per-view, czy nadal na otwartym Polsacie i kiedy można spodziewać się kolejnej gali? Lepiej, żeby były jeszcze w otwartej telewizji. Myślę, żeby promować tą markę i myślę, że w następnym, że w tym roku powinna być jeszcze jedna gala. Jaka jest dokładnie twoja rola w FFF? Robić zamieszanie. Akurat to umiem. Którego sportu bazowego nie trzeba modyfikować w dużym stopniu pod MMA? Każdy trzeba trochę modyfikować. No na pewno zapasy nie trzeba, boksu, znaczy nie, no wszystko trzeba modyfikować, bo w zapasy mamy połączenie klasycznego z wolnym, do tego jeszcze elementy trochę jakieś tam z judo, później brazylijskie jiu-jitsu też trzeba modyfikować, boks też trzeba w jakiś sposób trochę modyfikować, nie ma, no wszystko trochę trzeba modyfikować. Trzeba po prostu znać, najpierw trenować dużo, całe MMA, później poszczególne dyscypliny, no trzeba dużo czasu poświęcić. Dlaczego po odejściu Różala z KSW nie zgłosiło się po niego PL MMA? PL MMA nie miała nigdy tyle pieniędzy, bo nie miała dużej telewizji. Jakby miało PLMA Polsat, to by miało już dawno Różala. A jak PLMA nie miało dużej telewizji, to nie miało dużych sponsorów. A jak nie miało dużych sponsorów, to nie miało pieniędzy. Ludzie, PLMA nie dlatego jest biedne było, że było słabe, tylko nie miała dużej telewizji. Jak nie masz dużej telewizji, nie masz dużych sponsorów. Byliśmy blokowani przez wiele lat. I taka prawda. Panie... Rodzina! Tylko rodzina! Panie Mirosławie, czy lubi pan kiszone ogórki, czy jednak woli pan konserwowe? Lubię kiszone i lubię konserwowe. Panie trenerze, zanim zadam pytanie, chciałem powiedzieć, że jest pan kotem, ale proszę nie pić więcej energetyków przed konferencjami prasowymi, bo miota panem jak szatan. Właśnie. Ja powiem, jak to jest. Ja nie piję energetyków, tylko kawę. A ja po tej chemii, ja zawsze byłem nadpobudliwy. Ja do szkoły chodziłem, to a to przynosiłem bagnety, a to granaty, a to coś tam, a to się pobiłem w szkole. Zawsze byłem taki, no, żywy, tak? I ja nigdy nie mogłem ustać w miejscu, tylko cały czas się ruszałem. A teraz po tej chemii, rozmawiałem z lekarzem, on mówi, że chemia uszkadza układ nerwowy. I ja wypijając kawę, jeszcze bardziej jestem pobudzony, jeszcze bardziej się kiwam, jeszcze bardziej się ruszam, więc to nie są energetyki, tylko zwykła kawa, a po prostu układ nerwowy po chemii jest mocno zniszczony, więc ja jeszcze bardziej jestem nadpobudliwy. I jeszcze bardziej szybko się wściekam. A moje pytanie brzmi tego internauty. Tak. Czy jesteśmy świadkami sytuacji, gdzie większość środowiska MMA zaczyna wbijać po całości cwela KSW? Nie wiem, czy bardzo duża część środowiska jest na garnuszku KSW, bo jest tak, jest dużo mniejszych gal, ale które słabiej, mniej płacą, bo mają mniejsze telewizje, są gorsze, na wcześniejszym etapie rozwoju, mniej gal. KSW jest bardzo mocno rozwinięte, bardzo długo w Polsce jest bardzo mocne. Więc są tacy trenerzy, na przykład jak Piotr Bagiński, czy na przykład Bońkowski, czy Derlacz, którzy nie mają żadnych zawodników na przykład w UFC. Mają tylko w KSW albo w ACA. I oni, nie, jakby powiedzieć, są tak mocno powiązani z KSW, że nie będą wbijać nikomu cwela. Cwela mogą wbijać ci, którzy chcą iść do UFC albo mają zawodników UFC, którzy nie są biznesowo tak powiązani z KSW, ale nie oszukujmy się, na polskim rynku KSW jest najmocniejsze, więc wielu trenerów, zawodników jest zależnych, bo jest na garnuszku KSW, czy sędziów. I dlatego ci ludzie boją się odezwać, boją się po prostu stracić robotę. Kawul i Lewy chcą monopol na rynek MMA w Polsce. Co pan sądzi? Co można w takiej sytuacji zrobić? Trzeba przeciwdziałać i na pewno nie można pozwolić na monopol. Nie wiem jak tam Kawulski, wiem, że on się nie
nie angażuje w sprawy federacji, związku. Wiem, że Lewandowski na pewno chce zrobić licencję, na pewno chce rządzić całym, ograniczyć gale konkurencyjne. No wiele, wiele złego chce zrobić. Chce też zrobić coś takiego, że amatorskie MMA, żeby leciało w telewizji Polsat, bo nie będzie musiał płacić zawodnikom, więc zawodnicy amatorscy będą walczyć na bardzo wysokim poziomie, będą długo przetrzymywani w amatorstwie, więc będą walczyć za darmo. Wysoki poziom sportowy za darmo w telewizji Polsat i wtedy nie będzie trzeba płacić. Najlepsze polskie medium środowiskowe to? O Boże! Jest tyle dobrych portali, że nie policzę. Jak długo ma Pan nadzieję być trenerem MMA? 5, 10 lat? Czy nie zakłada Pan odejścia na emeryturę? Jak umrę, to odejdę. A widziałeś tego mema dzisiaj? Chyba nie. Jest tak. A, widziałem, o tej śpiączce. Tak, jestem w śpiączce. Ale ktoś mówi, Lewandowski chce założyć stowarzyszenie MMA. I ja się budzę. Więc emerytury nie ma, chyba że będę już nie będę mógł mówić. Ale to może ktoś będzie tłumaczył. Jak mocno trener ma głowę do picia? Ile trener musi wypić, żeby paść? Nigdy. A nie, raz się upiłem, jak byłem w Rosji, przyjechałem z Rosji, ale tam dużo jadłem, piłem i później mówię w Polsce, już wytrenowany jestem. I zacząłem pić, tylko nie jadłem. I tak się upiłem, że straciłem w ogóle, gdzie jestem, co robię. Wylądowałem w wannie i po prostu tam siedziałem w tej wannie. Nie mogłem wyjść. No i to było, jak miałem 22 lata. I od tego czasu nie, stop. Ja lubię panować nad wszystkim, lubię mieć orientację. No 28 lat temu było tak. Panie Mirku, jakiej najlepiej przyprawy użyć do gotowania kamieni? Gotowałem tylko na wodzie i soli. Nie, bez przypraw. Jaka była, jest geneza powstania już nieistniejącego Okmińskiej Nastula Team? Jakie pan ma obecnie relacje z Nastulą? Jakie mam relacje, tak. Relacje nasze się lekko zachwiały. Jak to można nazwać? Jeszcze mamy jakieś niedokończone sprawy finansowe. No, ja się zawiodłem na Pawle, dlatego że mieliśmy robić wspólnie galę. No i mówię, zróbmy razem wspólną firmę. Paweł mówi, że on tylko chce brać zysk, on nie chce ryzykować, więc wyszło tak, że ja muszę zapłacić Pawłowi prowizję za to, że mi pomaga, ale on ryzyka na siebie nie weźmie, więc ja wziąłem całe ryzyko i musiałem zapłacić prowizję Pawłowi. Ale nie wywiązałem się do końca z zapłacenia prowizji, bo po prostu brakło mi pieniędzy. Czy nadal nie widzisz swojej winy w fakcie, że wszyscy zawodnicy uciekają od ciebie? Miałem pełno zawodników, dopóki nie zachorowałem na nowotwór. I przeważnie jak miałem kłopoty finansowe, a byłem zdrowy, to byłem w stanie dalej walczyć o to, żeby pozyskać pieniądze. Jak zachorowałem na nowotwór, to powiedziałem, że nie mogę pozyskać pieniędzy i wszyscy się na mnie obrazili. Normalnie wcześniej też miałem kłopoty finansowe, ale mówiłem w ten sposób. Słuchajcie, nie mogę dziś, to załatwię pieniądze za miesiąc czy za dwa, poczekajcie. No i oni czekali, wkurzali się, ale czekali. Ale jak zachorowałem na nowotwór, powiedziałem, że nie mogę załatwić pieniędzy, no bo muszę najpierw się wyleczyć, no to wszyscy się obrazili. No i ja to rozumiem, że nie zapłaciłem i się mogli obrazić, ale no ja musiałem ratować życie. I to było dla mnie ważniejsze. A też myślę, że jak ktoś jesteś winny pięć, czy na przykład idę do Nastuli i mówię, Paweł, mam nowotwór, nie mogę na razie ci zapłacić, bo muszę się leczyć. A Paweł mówi, no takie życie, a pieniądze trzeba płacić, zobowiązania trzeba płacić, no nie? A mówię, ale ja mam nowotwór, muszę się zająć leczeniem, ale kasa musi się zgadzać. Więc po prostu jest dużo takich sytuacji, gdzie właśnie czy Paweł Nastula, czy inni zawodnicy nie mogli tego zrozumieć, że ktoś jest chory i że nie może teraz się skupić na spłacaniu długów. Powinni zrobić, na przykład jak byli tacy w porządku, powinni zrobić dla mnie na przykład zbiórkę pieniędzy
i żeby mi pomóc. Nikt mi nie pomógł, tylko Paweł Derlacz, jedyna osoba. Paweł Derlacz dał mi 1300 zł na ZUS, bo nie miałem zapłacone, bo popłaciłem, ile miałem pieniędzy, dałem część pieniędzy Pawłowi na studi, dałem część pieniędzy Marianowi Ziółkowskiemu i oczywiście nie wszystko, tylko część. I nie popłaciłem ZUS-u. I nie zapłaciłem ZUS-u i nie mogłem iść do szpitala. I poprosiłem Pawła Derlacza, bo się spytał, czy mi nie pomóc. I ja mówię, że Paweł, jak możesz, to pomóc. I tylko jeden Paweł Derlacz pomógł mi i dał mi na ZUS, żebym poszedł do szpitala. Reszta się wszyscy wypieli. Więc to ja powiem tak, dopiero poznajesz ludzi, jeżeli jesteś komuś winny nawet za walkę, czy za coś, trzy, czy pięć, czy ileś tysięcy, a nagle chorujesz na raka i... Bo na przykład byli zawodnicy, którym płaciłem 5-6 gal, a później właśnie jedną czy dwie nie zapłaciłem, bo wpadłem w kłopoty i zachorowałem. I mówię, poczekajcie, bo nie wiadomo co będzie, może najpierw się skupię na leczeniu. Nie, kasa jest najważniejsza. Mówię, kurwa, to ja mam umrzeć? No to ja powiedziałem, jak wy tak, to ja tak, ja się leczę, zamykam działalność i mam w dupie, no. No po prostu ja musiałem ratować swoje życie, ktoś tego nie rozumie. Się zbiera, są zbiórki dla ludzi, że zbieramy pieniądze dla Marysi, dla Joli, dla kogoś, bo jest chory. Nie znamy nawet tych osób i wpłacamy 10 zł. Oni kurwa mnie znali, walczyli u mnie po 5-6 gal, im płaciłem, pomagałem. A jak ja potrzebowałem pomocy, nikt mi nie pomógł. Oni myśleli, że co, ja udaję, że ja mam nowotwór? Wymyśliłem nowotwór, żeby nie płacić? No takie pełne kurestwo, no. Walka Matuszczak versus Jamros to oficjalnie pierwsza walka MMA w Polsce? Ona nie była do końca według przepisów MMA, bo tam były jakieś trochę przepisów w jiu-jitsu. Ona też nie była w klatce, tylko byłem na ringu, ale nie zawsze MMA musi być w klatce. Więc to była taka najbliższa MMA, bo tam było chyba 30 czy ileś sekund w parterze. Więc ona była najbliższa przepisom MMA i to taka była pierwsza, można powiedzieć, prawie walka MMA. To Karol był takim człowiekiem, który jiu-jitsu chciał promować przez właśnie starty w organizacjach jiu-jitsu i żeby wygrywać. Ja, taka pierwsza walka to był Jakubowski, Grzegorz kontra ten... Temistokles w klatce. To była taka naprawdę hardkorowa, gdzie nawet uderzali głową, gdzie się bili, no. Ale można powiedzieć, że Karol tak zapoczątkował, także ten 2000 rok, to nawet prawie można powiedzieć, że to była pierwsza walka historyczna, gdzie były, mówię, tam trochę przepisy jiu-jitsu. Ale taka najbardziej hardkorowa, pierwsza taka w klatce, to była właśnie, gdzie Jakubek i ten, ale... Może Karola nie można nazwać ojcem polskiego MMA, ale na pewno można go nazwać ojcem brazylijskiego jiu-jitsu w Polsce. Co myślisz o ludziach, którzy tak zwani wyżej srają niż dupę mają? A, pan Lewandowski! Brawo! Czy ma pan jakieś, ja to już hobby pytaliśmy, nie ma hobby poza MMA w sumie. Tutaj... Co pana zdaniem jest najważniejsze przy wyborze klubu, aby zacząć przygodę ze sztukami walki? Klub powinien dbać o zdrowie zawodników i to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Ja to przedkładam. Na przykład jest dużo zawodników, którzy na przykład czy Krzysztof Jotko, czy Marian Ziółkowski. 8 lat trenował Marian Ziółkowski, nie jest żadny pokontuzjowany. I Krzysztof Jotko też bardzo długo trenował, też nie był pokontuzjowany. Przede wszystkim stawiam na zdrowie zawodników i myślę o tym. My nie sparujemy na przykład z całej siły w małych rękawiczkach, sparujemy w dużych kaskach, dużych rękawiczkach na 100%, a w małych rękawiczkach robimy tylko zabawy. I na przykład sparowanie w małych rękawiczkach na 100% to jest największa głupota, powoduje do rozbicia zawodników. I to nie jest, że się zawodnik utwardzi. Szczęki nie utwardzisz, tylko szczękę rozbijesz. To są stare, głupie metody i znam kluby, a chyba WCA to robią. Gdyby trafiła się od siatka, grypsowałbyś, czy byś poszedł na frajernię? Nigdy nie byłem przestępcą, nigdy się nie miałem za przestępcę, nigdy bym nie grypsował, dlatego że po prostu grypsowanie to uważam jest udawanie kogoś sztywnego, kto nie jest sztywny. Grypsujący rozpierdalają się na wyścigi i później się okazuje, że to najwięksi frajerzy. A ja uważam tak, że
przepisy są po to, żeby ich przestrzegać. Jeżeli ktoś zrobił źle, powinien odbyć karę. Jeżeli ktoś odbył karę i odpokutował za przestępstwo, jest już niekarany. Co sądzi pan o Janku Błachowiczu? Janek, duży talent. Duży talent. Trenował mój go Grzegorz Jarząbek 8 lat. Zrobił z niego naprawdę dobrego zawodnika. Janek, wielki talent. No, dużo szybciej mógł być w tym UFC coś osiągnąć, ale dużo stawia na siłę. Akurat na przykład teraz z Rockholdem to mu pomogło. Ale na najwyższym poziomie, tak jak z Santosem, już walka w sposób siłowy nie pomaga. Trzeba walczyć z luzu. Czy uważasz za haniebny komentarz Jurasa do walki Najman versus Seleta? Czy to był szczyt stronniczości, czy da się bardziej? No czy tak, bardziej już się nie da chyba. Myślę, że jeżeli chodzi o Jurasa, to zawsze był stronniczy, jest i będzie. I jeżeli chodzi o Najmana, to gdyby Salety nie podnieśli do góry, znaczy Najmana z Salety, to byłaby szansa, że Najman by mógł wygrać z Saletą. No, nie wolno podnosić kogoś z dosiadu. No ale to dopiero się uczyli MMA. Czemu pan O jest zapraszany na wasze treningi? Czyżby nie przeszkadzała panu współpraca z konfidentem? Wolę kogoś, kogo mam już rozpoznanego, że jest konfidentem, bo wiem, co po nim się spodziewać. A najgorzej, jak gość, który jest niby sztywny, później doniesie na ciebie. Więc myślę tak, że ja przez 3 lata szkoliłem w Centrum Szkolenia Policji. Mój ojciec był sędzią. Ja jestem za państwem prawa i jeżeli nawet w życiu bym popełnił jakieś przestępstwo, to powinienem ponieść za to karę i za tym jestem. I jestem przeciw przestępczości, przeciw gangsterom i zawsze będę przeciw. Trenerze, parówki gotuje trener w folii czy bez? Nie gotuje parówek. Od jakiegoś czasu. Kto z totalnego drewna wyrósł na dobrego zawodnika? No, Marcin Naruszka był taki drewniany, a się zrobił naprawdę dobrym zawodnikiem. Ile procent z garzy zawodników zarabia trener? Różnie, od 5 do 10-20%, zależy jakie są ustalenia. Zazdrości pan przedstawicielom KSW Przedsiębiorczości? Gdyby był pan lepszym biznesmenem, to PL MMA wiodłoby prym w Polsce. To nie jest tak. Ja byłem pierwszy. Pierwszy wcale nie ma lepiej. Pierwszy przeciera szlaki, a ci tamci korzystają następni. Pierwszy popełnia błędy, a oni widzą jego błędy i już nie muszą ich popełniać. Ja byłem zawsze pierwszy. Pierwsza walka w klatce, pierwszy turniej w klatce, 3 rundy pierwsze, łokcie, wszystko, byłem pierwszy. Ja amatorskie MMA powołałem w 2014 roku, oni dopiero teraz w 2019 to robią. Oni zawsze byli za mną, tylko że pierwszy przeciera szlaki, a oni mają lepiej. Ja miałem telewizję Polsat na Stula, został złapany na dopingu. Co się okazuje, sponsor mi rezygnuje. A oni wchodzą na moje miejsce. Ja płaciłem do telewizji, do Polsatu za produkcję, a oni, Polsat im pomagał. Także to nie jest tak. Jak ja bym miał Polsat, jak ja przy małej telewizji, przy braku pieniędzy zrobiłem 90 gal zawodowych, to co... Ja ile bym gal zrobił zawodowych, jakbym miał dużą telewizję, dużych sponsorów i jakby to hulało. To nie jest tak, że to nie można mnie w ten sposób oceniać. Czy trener wie, kto z polskich zawodników jedzie w tym roku na mistrzostwa ADCC? Nie interesuje mnie to, bo nie zajmuję się teraz brazylijskim jiu-jitsu, ani submission, głównie zajmuję się teraz MMA. Czy ogląda trener Netflixa? Nie. Czy FFF to projekt L. Marcina Najmana? Nie. I czy sama jazda rowerem wystarczy, by pokonać Najmana? Nie wiem, ale chyba nie. Marcin Najman był bokserem i umiał uderzyć i myślę, że gdyby nie był tak leniwy, mógłby być niezłym zawodnikiem. Jego lenistwo po prostu rozpierdala system. Wie pan coś na temat filmu o Grzegorzu Jakubowskim? Mam nawet to grać.
Także myślę, że tam jakaś rola będzie mała. Co się działo na kadrze? Afera Końska. Nie wiem, co się dzieje w boksie, ale tam na pewno dziwne rzeczy się dzieją. Dlaczego Alma jest organizowana coraz rzadziej w porównaniu z czasami kilka lat wstecz? To nieprawda. Alma jest bardzo często organizowana i jest w całym kraju organizowana i to ktoś pieprzy głupoty. Po prostu są lata, gdzie jest troszkę więcej, troszkę mniej, ale to się zmienia, ale ogólnie Alma ma bardzo dużo edycji. Alma w jednym roku robi tyle, co KSW zrobiło gal amatorskich przez całe swoje życie. Czy czeka Pan na zestawienie Oleksiejczuka z Bochowiczem? No szkoda mi Janka, myślę, że szkoda jego głowy i szczęki. Oleksiejczuk ma kowadło w łapie i jest mega luźny. Janek jest sztywny i nie ogarnąłby tematu. To Janek dobrze, że jest piąty, może mu się uda walczyć o pas. Myślę, że oni się wyminą, że Janek może mu się uda walczyć o pas. Nie wiem, życzę mu nawet, żeby zdobył ten pas. A Oleksiejczuk dopiero się wspina. Myślę, że Janek wejdzie na ten top lub nie wejdzie, a Oleksiejczuk dopiero jak Janek będzie kończył, będzie wchodził. Więc mi się wydaje, że to będzie taka wymiana gwiazd. Jak pan ocenia Adama Pałasza? Ma szansę zrobić karierę w kategorii ciężkiej? No, widziałem ostatnią walkę, fajnie się bił. Taki zawodnik, no, idzie do przodu, się nie łamie. Kto jest większym pracusiem, Kołecki czy Oleksiejczuk? No, jeden i drugi jest wspaniałym pracusiem. Jeden i drugi utalentowany, jeden i drugi pracowity. Z tymi ludźmi naprawdę to jest poezja pracować. Może to jest coś takiego, że ten nowotwór, ten kryzys, upadek mój, to wszystko, co było związane z tą chorobą. Szymek mnie nie zostawił, Szymek jako jedyny został przy mnie i Szymek mi pomógł i dzięki Szymkowi jest Oleksiejczuk i inni zawodnicy. No i naprawdę duży szacunek to dla Szymona, a Michał no to jest sama klasa. No proszę słuchać tego pytania, to jest dobre. Dlaczego pisze pan sam ze sobą na Facebooku? Bo znam odpowiedzi. Ale słuchajcie, jeżeli wy wiecie, że ja sam ze sobą piszę, to znaczy, że bacznie mnie obserwujecie. Jak gdzie ja nie pójdę, to ostatnio dzielnicowy był u mnie, bo był sprawdzić, czy jeszcze żyję, czy wszystko u mnie w porządku. I dzielnicowy mówi, ja obserwuję z panem wywiady, ja się cieszę, że pan wyszedł z choroby, się obserwuje pana. Także nawet dzielnicowy mnie obserwuje. Kiedy trener zaczął swoją przygodę z prowadzeniem zawodników? Kiedy? Trenuję sporty walki od 15 roku życia. Wcześniej trenowałem 2 lata pływanie, a wcześniej od pierwszej klasy szkoły... Nie, w przedszkolu już zaczynałem się bić, w przedszkolu. W pierwszej klasie jeszcze nie byłem najsilniejszy w klasie, bo przegrywałem, w drugiej przejąłem, już byłem najsilniejszy w klasie, ale próbowałem się bić z takimi o rok, 2 lata starszymi, ale nie zawsze mi się udawało, często dostawałem po nosie. No i tak naprawdę moja kariera zaczęła się od filmu Bruce Lee, Wejście Smoka. Siedziałem wtedy, jak w 8 klasie byłem, to miałem 14 lat, siedziałem, bo od 15 lat było wejście, to pod fotelem u pani, bo nie wolno było oglądać, bo byłem za młody, oglądałem Wejście Smoka Bruce Lee i później się zapisałem jako 15-latek na sztuki walki. To mam 50, kończę 23 lipca, to 35 lat zajmuję się sztukami walki, a trenerem jestem od 20. Kevin Szaflarski ma papiery na dobrego, ciężkiego zawodnika. Czemu tak rzadko występuje? Może dobrze byłoby, gdyby wystąpił na galach FEN albo KSW? Na FENie mógłby wystąpić, ale FEN by nie chciał mu zapłacić tyle, ile mu płaci PLMA. A na gali KSW mógłby wystąpić, ale KSW by go zablokowało przed pójściem do UFC. Więc dlatego na tych galach nie wystąpi. Będzie występował na galach PLMA, żeby pójść do UFC. Ma papiery, żeby iść do UFC. Szczególnie teraz, bo on jest ogromnie wielki, ogromnie silny, zbija tam 10 kg, żeby dojść do 120, więc bo waży 130. A teraz w erze, gdy nie ma dopingu, wszyscy są słabsi, mniej agresywni,
a on jest wielki i silny i ma bardzo duże umiejętności zapaśnicze i jiu-jitsu, poprawia cały czas bokserskie, więc myślę, że w erze bez dopingu naprawdę może zrobić ogromną karierę. Dużo ludzi go lekceważy, dlatego że ludzie postrzegają, kto jest lepiej napakowany, kto ma większe mięśnie, a to było ważne w erze sterydów. Teraz jest era w UFC bez sterydów, więc Kevin może się tam bardzo dobrze odnaleźć, dlatego może być naprawdę gwiazdą. Ale to zobaczymy. Jak tam u Kevina w Stanach? Bardzo dobrze, akurat chyba wczoraj dzwonił, się pytał co u mnie, mówi, że tam wraca od 20 lipca, także u Kevina jest wszystko ok. Za ile pan tą skórę sprzeda? Nie, ja skupuję skóry. Już raz kupiłem bardzo tanio, w sumie Mariusz dał ją bardzo tanio, po 4 minutach. Teraz myślę, że nie będzie już leżał, będzie bity, będzie płakał, tylko teraz już będzie po prostu masakra. Cała głowa będzie pokiereszowana. Co pan sądzi o walkach w MMA w formule 2x2 czy 5x5 zawodników? Nie jestem przeciwny formułom kilku na kilku. I nie podoba mi się to. Ale ja jestem może staromodny, ale na pewno nie uznaję takich rozgrywek. No. Jeden na jeden jest ok. Dlaczego przewalił pan, czyli oszukał Sonicza Walerianowa? Powiem tak, że ja go nie oszukałem, po prostu on się zachował bardzo źle, on wie o tym i po prostu dla mnie to jest pełny cham. I to nie ja go oszukałem, tylko on po prostu zachował się bardzo nieładnie. Jest po prostu dla mnie to ten człowiek w ogóle, nie wiem, czy to jest narkoman jakiś, czy to kto to jest, po prostu to jest debil. I dziękuję. Kto dokładnie wyśmiewał się z rozgrzewki Michała Oleksiejczuka? O, to wracamy do ciężkiego tematu. No na pewno kilka osób, Jocz na pewno się nie wyśmiewał, bo obserwowałem go, ale reszta to tam raczej się podśmiewała z tego teamu. Patrzyli się na naszą rozgrzewkę i się podśmiewali. No akurat Michał wygrał, Janek przegrał, ale ja bym nie brnął w to, bo po co robić tutaj konflikty z niczego? Uważam, że ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. I nie ma się co podśmiewać, że my jesteśmy tacy zajebiści, bo za chwilę możemy przegrać. To my też jakbyśmy się śmieli z nich, abyśmy przegrali, to też nam by było głupio. Borys Mańkowski, jak trener ocenia tego zawodnika? Duży talent, ale za dużo uwagi poświęcone sile. Czy stulejka może przeszkadzać być zawodnikiem MMA? Nie sprawdzam, kto ma stulejka, kto nie. Akurat u mnie, ale u mnie w sekcji tego nie ma, ale może w innych sekcjach sprawdzają. Czy doradzał pan swoim podopiecznym stosowanie dopingu, żeby nie dostali od swoich rywali po łbie? Powiem tak, w erze dopingu to nieraz padały na treningu takie zdania, że kurde, co tu, a to pana kapcie? Bo takie kapcie ładne zauważyłem. Te. A to są moje, no to nie wypada pożyczać od kogoś kapci. Ale to wie pan co, to tak jakbym pana buty założył, sorry. To nie, to pan je umyje, czy co, no to jest nie w porządku. Jedziemy dalej. Dlaczego tak ci się spodobało MMA? Zawsze chciałem trenować coś, co najbardziej działa. Zobaczyłem w 93 w Niemczech, że mały, chudy Brazylijczyk bije dużych, silnych, nakoksowanych. Sobie pomyślałem, że jak ja ważę 100 kg, to będę mógł bić takich 120-130. Dlaczego nie umiesz składać zdania? To przez przyjmowanie ciosów na głowę? Nigdy nie byłem dobrze wygadany. Znaczy inaczej, nie nigdy. Kiedyś. Kiedyś mama obcięła mnie na pazia, poszedłem do szkoły. No i gość coś tam mi gada i coś tam mnie popycha, zaczepia. No to mówię, dobra, walę w łeb. I waliłem w łeb. I po prostu mało gadałem, a jak trzeba, to waliłem na głowę i gość wtedy wytłumaczyłem mu ręcznie. Ale po pewnym czasie zacząłem więcej się uczyć mówić, ale nigdy nie byłem
tak, nie mówiłem tak pięknie, jakbym chciał. Jakby zgłosił się do pana youtuber z prośbą o przygotowanie do walki Fame MMA, zgodziłbyś się? Pewnie. Ja to nie mam z tym problemu. Ja trenuję i amatorów, i youtuberów, i trenuję nawet konfidentów. I teraz ja jestem trenerem profesjonalnym, ja nie oddzielam, ty jesteś youtuberem, ty jesteś tancerzem. Po prostu ja jestem trenerem. To tak jakbyś sprzedawał bułki i byś tak, ty jesteś konfident, nie. Ty jesteś youtuberem, nie. A ty mi się z mordy nie podobasz, nie. Po prostu ja jestem trenerem, zajmuję się trenowaniem ludzi i dla mnie czy to jest konfident, czy to jest... Ja nie oceniam ludzi, ja miałem dużo ludzi porządnych, którzy się okazywali mega źli. Także spoko. Co pan sądzi o Jaru i czemu tak rzadko widać trenera na kanale Jara? Nie wiem, Jaru kiedyś się tam coś obraził, czy coś, czy tam i nie przychodził, a ja do Jara nic nie mam. Tam, także spoko gość, tak, a dużo ludzi mnie odbiera. Bo ja na przykład ktoś mnie wkurzy, to mu zaraz tam coś odpowiem, czy jestem agresywny, bo mam takie po prostu zapędy, że jak ktoś mnie wkurzy, to od razu skoczę na niego i dużo ludzi się później myśli, że ja jestem ich wrogiem, a ja po prostu się wkurzę, coś tam powiem, a w ogóle nie odbieram, ja nie mam, nie odbieram ludzi jako moi wrogowie, tylko jak ktoś mnie wkurzy, to mu coś tam powiem, no. Czy założy pan kiedyś swój kanał na YouTube? Myślę, że pana historie to będą epickie. Nie wiem, to wszystko zależy od zainteresowania moją osobą. Jak będzie duże, to założę. Fenomen Narkuna. Czy jest to dobry zawodnik? Znam Narkuna od wielu lat. Walczył 10 lat temu chyba z Krzysztofem Jodko na amatorskich mistrzostwach Shuto i wygrał. I dla mnie to jest dobry zawodnik. Zawsze też mu kibicuję, jak walczy. No, lubię Tomka, chociaż dużo ludzi go nie lubi, ale ja lubię lubić tych, którzy nie są lubiani. Karol Bedor, papierowy mistrz, który nigdy nie był mocny? Karol był mocny i miał papiery, żeby być mocny, tylko się trochę tak moim zdaniem rozleniwił w tym KSW. Proszę wymienić 5 najlepszych pana zawodników, byłych i obecnych. Taką pierwszą sławną osobą, którą miałem przyjemność trenować, to był Paweł Nastula. No ale on mnie nie słuchał, więc co z tego. Dobry zawodnik Zbigniew Tyszka, Jiu-Jitsu Submission. Paweł Mistewicz, świetny trener. Później kto tam? Krzysztof Jotko. Daniel Omielańczuk też u mnie przez moment trenował, przez tam w granicach od 6 do 7 lat, tylko przychodził raz, nie przychodził. Kto tam jeszcze? No, Marcin Naruszka z gościa, który był drewniany, zrobił się naprawdę solidnym zawodnikiem. No, dużo, naprawdę dużo, już tam jakby wziąć tych zawodników, to mnóstwo u mnie ludzi trenowało. Nawet taki Juras miał talent, tylko leń patentowany. Czemu trenował pan mistrza federacji WKU? Mam takie wrażenie, że kręci pan z niego taką bekę. Nie, ja Marcina lubię osobiście, tak? Wszyscy go jadą, ja nie będę jechał go. A jeżeli chodzi o bekę, no nieraz robię bekę, ale ja ze wszystkich sobie robię bekę. Ale to nie to, żeby kogoś dowalić, jakoś tam zniszczyć, tylko tak sobie robię jaja. Ale jeżeli chodzi o myślałem, że jestem w stanie, jak trenowałem Pudziana, to mówię, wezmę Najmana, też go wytrenuję i on wygra. No ale Marcin sam chyba nie wierzył w to, że może wygrać. Więc no nie udało mu się wygrać, więc ja straciłem wiarę w niego. Myślałem, że jestem takim super trenerem, że z Marcina też zrobię zwycięzcę, no ale nie udało się. Ile Jaru zapłacił panu za tą trybunę? Najlepsza trybuna z możliwych. Dziękuję. Jaru to tyle kasy dostał, że dwie walizki nie mógł wynieść. Czy kontuzje kręgosłupa na całym odcinku przeszkadzają w życiu w gronie fighterów? Ja nie słyszałem, żeby ktoś miał kontuzję na całym odcinku kręgosłupa i był fighterem. Czy Berserkers to jeden z najlepszych klubów w Polsce? Tak, mówiłem już o tym wcześniej, że Berserkers to jest najbardziej stabilny klub. Mimo wielu kłótni, zawirowań, ten klub się trzyma razem. I ja mówiłem Bagińskiemu, że
to jest mocny, mocny team swoją historią. Jedno, co jest tam słabe, to, że nie mają żadnych zawodników w UFC i nawet nie dożyli mocno do tego. Roka Zamek kiedyś. Ale to jedna walka tylko. I z tak dużej plejady dobrych zawodników nikogo w UFC. I to uważam słabe i są bardzo zależni od KSW. Większość z nich walczy w KSW, więc jakby tutaj Bagiński jest bardzo mocno powiązany z KSW i bardzo zależny od KSW. Ale jest wyśmienitym politykiem i dobrym trenerem. Jak nisko sportowo trzeba upaść, by stanąć w klatce z Neymanem? No, powiem tak, to żeby wyjść do Neymana, to nie każdy jest w stanie psychicznie. Bo przegrać z Neymanem to jest straszna ujma dla wszystkich, bo wszyscy by się bali przegrać z Neymanem, bo by się coś środowisko. Więc ja uważam, że wyjść do Neymana to jest duża odwaga. Taka, wiesz, możesz się poślizgnąć, przegrać z Neymanem i co wtedy? Czy niedźwiedź jest podatny na ciosy na szczękę jak człowiek? To ja jestem jakiś zoologiem, czy co? Czemu tak pan tak prowokował Pudziana? Nie uważa pan, że zasługuje on na szacunek, gdyż bardzo przyczynił się do rozwoju MMA w Polsce? Pudzian zasługuje na duży szacunek za rozwój MMA w Polsce, ale jeżeli chodzi o zachowanie w stosunku do mnie, nie zachował się fair i nie jest, dla mnie nie jest dobrym człowiekiem. On jest dobrym sportowcem, jest sławną osobą, dużo zrobił dobrego dla MMA, ale dla mnie się zachował nie w porządku i nie trenował, nie przygotowywał się do walki, zrzucił odpowiedzialność, że przeze mnie przegrała, a nie przychodził na treningi, bo śpiewał. Po prostu, dlaczego zrzuca odpowiedzialność na mnie jako trenera, że źle go wyszkoliłem, jeżeli on nie przychodzi? I po prostu on się zachował nie fair. Po drugie, mieliśmy podpisać umowę, zwodził mnie, miał mi płacić ileś, nie płacił mi. Po prostu dużo zmieniał rzeczy i uważam, że wiele złych rzeczy z nim związanych było. No. Pana ulubiona walka MMA? No, Shogun lubię, jak się bił w Pride, to mi się podobało. Shogun, Wanderlei Silva. O, Wanderlei Silva, jak się bił z Belfortem, jak Belfort wjechał w niego i go znokautował. Najpierw siedział w szatni Belfort i płakał ze strachu, a później wyszedł i rozjechał Silva. To było takie wow. Ulubiona technika kończąca w brazylijskim jiu-jitsu? Śmieją się zawsze, że Mirek to robi balachę. Ale z takich kończących to lubię Mataleo. Dźwignię na nogi kiedyś dużo robiłem, urywałem nogi, ale jak pourywałem dużo nóg, to stwierdziłem, że nie będę tego robił, bo to szkoda. No i Mataleo, ręka-głowa, duszenie, trójkątne duszenie, no mam sporo. Jak często zdarzały ci się sparingi poza klatką? W sensie na ulicy chyba. Na ulicy? Jak stałem na bramce, to próbowałem różne techniki na złych ludziach. To prawda, że Khalidow i Materla walczyli u Ciebie, a później podebrało ich KSW? Tak, walczyli u mnie. Nawet to nie było tak, że podebrało. Ja przestałem robić gale zawodowe, skierowałem jakby się mocno na organizację Almy, bo było bardzo mało zawodników zawodowych i stwierdziłem, jak nie ma pieniędzy od sponsorów na zawodowe MMA, to rozwinę bardzo mocno amatorskie MMA, żeby było dużo zawodników później zawodowych. No i to się udało. Ile czasu musiałbym spędzić u trenera, żeby bezproblemowo napierdalać typowych sebiksów pod dyskoteką? Powiem tak, że zależy, jak jesteś zdolny, ale ja nie szkolę ludzi na walki pod dyskotekami. Jak chcesz wygrywać pod dyskoteką, to lepiej się zapisz na kendo, weź pałę i napierdalaj. A ja szkolę sportowców po to, żeby się bili, osiągali najwyższe cele sportowe, UFC, to jest mój cel, tak? A jeżeli chodzi o samoobronę, wiadomo, jak będziesz umiał trenował, to na pewno będziesz umiał się bronić, ale nie po to, żeby napierdalać sebiksów. Czy myślisz, że tak zwana afera końska zostanie kiedyś wyjaśniona? Myślę, że nigdy. To jest za duża afera. Czy da pan radę Marcinowi Neymanowi w jego koronnej dyscyplinie sportu? Ja jestem trenerem, mam 50 lat, nie będę się bił, a jeszcze nie chcę się bić z moimi byłymi uczniami, bo nie po to szkole, wiecie, ta lewa buła może zrobić dużo. No.
Ile lat pana zdaniem trzeba trenować od zera, posiadając przyzwoity talent do sportu walki, żeby stać się solidnym zawodowcem? Zawodowo można startować po kilku latach treningu. Kiedyś, jak był niższy poziom umiejętności zawodników na świecie, to można było trenować pół roku, rok i startować zawodowo. Teraz potrzeba kilka lat, żeby zdobyć umiejętności. Chociaż znam Szymona Kołeckiego, który wtedy krótko trenował i szybko zrobił karierę, ale on miał duży potencjał z innej dyscypliny. Czy zgodziłby się pan na walkę z 4 patostreamerami? Nie no, z 4? Daniel Omelanczyk powiedział, żeby... 6, 8. Miras, czy chciałbyś trenować jakąś piękną zawodniczkę MMA typu Karolina Kowalkiewicz, by móc podziwiać jej stópki na macie? Nie jestem fetyszystą i ogólnie nie trenuję kobiet. MMA mi się kojarzy jako bardziej sport męski. I ogólnie kobiety, które trenują sporty walki, szczególnie MMA, no takie trochę stają się facetami. I chciał, nie chciał, po prostu, no jest to bardzo ciężki męski sport. Ale jak chcą kobiety trenować, niech trenują, ale ja mówię, ja nie trenuję kobiet. Największa albo najśmieszniejsza burda na ulicy? No było kilka, ale to jak byłem młody i ja wiem, nieraz nie było do śmiechu. Czemu nie doszło do walki Najman versus Tripson na PLMMA? No bo miało dojść, ale zachorowałem i nie doszło. Jakie są pana relacje z Marcinem Naruszczką? Lubi pan tego gościa, czy nie pała pan do niego sympatią? Powiem tak, bardzo go lubiłem, Marcina Naruszczkę. Bardzo dużo serca mu wkładałem. Marcin ma coś takiego w sobie, że jest czas taki, gdzie naprawdę on daje z siebie wszystko, jest dobrze, ale jak się pojawia sukces, nieraz nie może po prostu sobie poradzić z tym sukcesem, no i wpada jakby w takie samouwielbienie i trochę zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością. No i dwa razy już tak było i ostatnio się spotkaliśmy, rozliczyliśmy się, nie mamy żadnych zaległości, Marcin jest, dogadaliśmy się, jest spłacony, stosunki nasze są może nie bardzo dobre, ale poprawne i między nami już nie ma jakby żadnej kosy, tak? A to jest gość z dużym potencjałem, tylko często jak już jest dłużej ten sukces, nie potrafię sobie z nim poradzić. I ja po prostu już bym trzeci raz nie podjął współpracy, chociaż to jest człowiek, który ma duży jeszcze potencjał i może jeszcze namieszać w MMA. Jak to było z trenowaniem Jurasa? No trenował, wygrał KSW, odszedł, stwierdził, że on nie trenował u mnie. Później przegrał z Antkiem Chmielewskim na KSW, przyszedł do mnie, trenował, wygrał znowu walkę z Pokrajcem. Znowu odszedł ode mnie do Nastuli i przegrał z 5 walk 4. Jak ja go prowadziłem, to wygrywał, a jak odchodził, to przegrywał, tak? I wielki talent, uważam, ale leniwy. No i bardziej zawsze lubił błyszczeć i być tam przy gwiazdach na świeczniku. A trenowanie to było takim dodatkiem, chociaż miał bardzo duży talent. No i później jeszcze pogodziliśmy się, już było wszystko niby dobrze. PLMA miała przejściowe takie kłopoty, bo zrobiliśmy 4 czy 5 gal w jednym miesiącu i płatności się mocno napięły i on tam zaczął przeciwko mnie publicznie występować, gdzie później ja pospłacałem tam po 2 czy 3 miesiącach te zaległości, ale on już zrobił gnój i to było po 3 naszym takim pogodzeniu, więc 3 razy mnie zawiódł. Nie chcę tego człowieka znać, w sensie w takim, że nie chcę z nim już nic mieć wspólnego. Cześć i na razie. Skoro są poziomki, to dlaczego nie ma pionówek? Nie orientuję się. Pije pan alkohol podczas korzystania z Facebooka? Nie. Nie, jak piję alkohol,
to oglądam sobie filmy i nie korzystam z Booka, bo wtedy by Facebook eksplodował. I tak czasem eksploduje. Ale to tylko jest po kawie. Co cię łączy z hardkorowym koksem? Opowiesz o kulisach walki, o kulisach twojej walki z nim i czemu do niej nie doszło? Nie chcę mówić, bo to tam gówno z tego, bo były po prostu, dostałem jakąś tam propozycję, że mam przegrać, to mi zapłacą ileś tam tysięcy, że mam przegrać, ale no, taka propozycja, nie wchodziła w grę. Co pana przekonało, żeby być jedną... A, z hardkorowym w ogóle jesteśmy pogodzeni, już jesteśmy kumple. Może hardkorowy będzie nawet trenował mnie. Co pana przekonało, żeby być jedną z twarzy FFF? Uważam, że FFF to jest super projekt, który może być takim projektem, takim taniec z gwiazdami. Tak jak jest, leci w Polsacie, że gwiazdy tańczą, to tak może być, że gwiazdy biją się w MMA. I to mnie przekonało, że to będzie projekt, który dotrze do milionów ludzi i który zainteresuje miliony ludzi. I to może być ogromny, super projekt. I ja oczywiście chciałbym być w takim super projekcie, bo znam się na MMA, znam historię MMA, znam techniki i znam się na tym, więc chciałbym w tym być. Czy jest pan za walką Martin Lewandowski versus Paweł Jóźwiak na FFF 2? Nawet bym nie, z renty chciałem powiedzieć, żebym dołożył, ale renta mi się skończyła teraz w czerwcu, ale to bym walkę obejrzał, nawet obejrzał, to bym... Jeszcze nie zacząłem zarabiać, ale jak zacznę, to bym nawet za nią zapłacił. Jakie są pana ulubione filmy z gatunku sztuk walki? A stawiam na Jóźwiaka, jeszcze zapomniałem powiedzieć. Jakie są pana ulubione filmy z gatunku sztuk walki? No co, Bruce Lee, to jest Bruce Lee, to był mój idol, on tak kopał, ja tak chciałem kopać i udało mi się, nawet na ulicy mi się udało tak kopnąć. Czy jeżeli Darek to Dariusz, to Marek to Mariusz? No, za trudne, jedziemy dalej. Największy pana zdaniem talent z Akademii Sportu walki Wilanów? Największy co? Talent? Talent. No mówię, no stary talent to Kołecki, młody talent to Aleksiejczuk, a ciężki talent to Szaflarski. To już mamy trzy talenty. A poza tym jeszcze mamy mnóstwo talentów ukrytych, które zobaczycie za kilka miesięcy lub lat. Czy na setną galę PLMA szykuje pan fajerwerki? Ja nie będę organizatorem setnej gali. Ja mogę pomagać przy PLMA, ale ogólnie nie chciałbym być już organizatorem żadnych gal. Jest tylu dobrych organizatorów. Ja chciałbym się skupić na trenowaniu ludzi oraz na budowaniu show, tak jak jestem w WWF czy w PLMA na przykład. Jestem takim fachowcem, gdzie opowiadam o sporcie, o zawodnikach, ale od spraw organizacyjnych, faktur, przelewów, jak najdalej. Dziękuję. Czy Damian Grabowski to dobry zawodnik i masz jeszcze szansę zdobyć pas KSW? Damian to był wspaniały zawodnik, miał ogromny talent. Trochę przespał karierę w UFC, bo zajął się innymi biznesami, co było ogromnym błędem. No teraz w KSW wygrał z tym... Bedorfem. Z Bedorfem, więc liczę na fajną walkę. Zobaczymy, no może będzie miał pas, może nie, no jeżeli nie teraz, może później, no zobaczymy, no Damian miał potencjał, zawsze miał. Czy chciałbyś zostać kiedyś komentatorem na gali FFF? Komentatorem? Wolę wystawiać zawodników, wolę brać udziały w ważeniach, gadanie, no, podobno zresztą ktoś napisał, że nie umiem dobrze gadać, więc jak nie umiem dobrze gadać, po co mam gadać, lepiej robić show. Był pan na pierwszej gali KSW? Nie, na pierwszej nie byłem. Byłem na chyba drugiej. No i nie byłem na pierwszej. Dlaczego Lewandowski, współwłaściciel KSW, jest w zarządzie Polskiego Związku MMA? Jeszcze nie w zarządzie Polskiego Związku, tylko Polskiego Stowarzyszenia, bo jeszcze związku nie ma. No bo Lewandowski chce przejąć całe MMA, żeby rządzić, wydawać licencje, być guru całego MMA, żeby zablokować konkurencję. Lewandowski ma mnóstwo dobrych pomysłów dla siebie. Gratuluję. Poznał pan Artura Binkowskiego? Nie. Ale nawet mogę poznać, nie muszę. Szczyci się pan kontraktem z TVP, ale kiedy w ogóle jest kolejna gala PLMA i kogo możemy tam zobaczyć? To jest wielka tajemnica i niedługo się dowiecie.
Panie Okniński, czy nie obawia się Pan, że przez krytykowanie oraz ciągłe czepianie się działaczy, zawodników oraz osób związanych z MMA, może Pan któregoś dnia ponieść tego konsekwencje, na przykład dostać przez łeb? Czy ma Pan na stałe włączony tryb nieśmiertelność? Powiem w ten sposób. Jak byłem młodszy, to po prostu byłem duży i silny i tak uważałem, że mało kto jest w stanie cokolwiek mi zrobić. Więc w pewnym okresie czułem się silny. A teraz czuję się nieśmiertelny. Bo nie jestem może tak silny fizycznie, ale jestem silniejszy psychicznie. Nigdy tak nie byłem silny psychicznie jak teraz. I myślę, że jeżeli ktoś, jakby powiedzieć przez łeb, jeżeli ktoś chce ryzykować, zapraszam, ale musi się liczyć później z konsekwencjami z różnej strony. To sprawia, że ten trener zawsze na wywiadach jest taki uśmiechnięty. Czyżby trener palił wąsa przed wywiadami? No nigdy nie paliłem. Jakbym palił, to dopiero by rozwalił internet. Zresztą nie wiem, może bym siedział i płakał. Ale jestem osobą mega optymistyczną. Jestem osobą, na przykład jak się wkurzę, od razu wybucham, ale później mi przechodzi. Więc ja jestem takim... Jak chciałbym płakać, to bym płakał. Jak będę się śmiał, to będę śmiał. Jestem osobą taką naturalną. Nie ukrywam emocji w sobie. Więc to jest nieraz dobre, nieraz złe. Ale jestem, na pewno jestem naturalny. Nie jestem fałszywy, jakiś taki, co innego mówię, co innego robię. Co się stało, że kariera pana syna nie wyszła w taki sposób, jak pan sobie tego życzył? Co się stało? Znaczy, wiesz, no, każdy by chciał, żeby jego dziecko osiągnęło nie wiadomo jaką tam karierę. Mój syn, Adam, po prostu startował tam w amatorach, zdobył na 23 walki i 17 wygrał, więc 17 wygrał, 6 przegrał. Nie był zły wynik, tak? Później stoczył amatorsko, zawodowo 4 walki, wygrał, 2 przegrał. To też nie jest zły wynik. Przegrał jakąś tam ostatnią walkę i po tej walce stwierdził, że nie wie sam, czy chce po prostu dalej się w to bawić, czy nie woli się zająć czymś innym. Poszedł do wojska, tam w wojsku pracuje, ale trenuje nadal. Może wróci do sportu, może nie. No, nie zawsze dzieci będą realizować kariery, jakby powiedzieć, takie nakreślone przez rodziców. To, co mi się podoba, to nie zawsze mojemu synkowi może się podobać. To też teraz mam młodszego, który startuje w zapasach, teraz Mistrzostwo Polski wygrał w jiu-jitsu, pływa, coś tam. Ja też bym chciał, żeby on był mistrzem UFC, a on powie, że będzie, na przykład on gra teraz w koszykówkę i powie, dobra, będę grał w koszykówkę. Mój tata mnie też namawiał, żebym grał w tenisa, gdzie bym grał w siatkówkę, a sobie wymyśliłem, że będę się bił. Więc mój tata był przeciwnikiem tego. Trenerze, podoba mi się koleżanka z pracy, ale ma męża. Co robić? Jak zaruchać? Jako że trener jest najlepszym strategiem polskiego MMA, czekam na porady. Powiem tak, nie bierz się chłopie za cudze baby, dlatego że po co ci zużyty towar? Bierz młode, świeże dziewczyny, a nie kurde jakieś stare mężatki. Jak zdrówko? Jak zdrówko? No na razie jest ok, żyje, tak? Nowotwór nie powrócił, ale może powrócić, bo to jest taka choroba, która wraca. No oczywiście boli mnie lewe kolano, prawe biodro, prawy bark, lewa ręka, prawa ręka. Głowa mnie jeszcze nie boli, ale szyja. Panie Mirku, opowie Pan jakąś historię z życia, w której sztuki walki uratowały Panu życie? Życie? Jechałem na rowerze, wyjechał samochód, zrobiłem fikołka i w jakiś sposób to można powiedzieć, że uratowało mi życie, ale no tak miałem kilka sytuacji, stałem na bramkach i na przykład tam przyjechała jakaś tam grupa 12 osób, no to wziąłem siekierę, wyszedłem z siekierą. No i było nas 4 i 12, oni co chodzi, a kolega mówi, będziemy rąbać. No ci się zawinęli i pojechali, no nie trzeba było rąbać. Ale miałem takie sytuacje, że
na ulicy trzech mnie napadło, jednego kopnąłem, się przewrócił, drugiego kopnąłem, się nie przewrócił, no to kopnąłem go w głowę, no to mu czaszka pękła, pojechał do szpitala, podstawa czaszki pęknięta. No miałem takich sytuacji kilka w życiu, miałem taką sytuację, że przyszedł do mnie gość, który mówi, jestem karateką, cię rozwalę, przewrócił mnie, chciał mnie uderzyć, złapałem go za głowę, wsadziłem mu palec dotąd w oko, wyskoczył, mówił, że jestem psychopatą, że jestem chory, a ja mówię, ty, przewracasz mnie, chcesz mnie bić, a później się dziwisz, że ci wpadłem palec w oko dotąd, chcesz to masz. Panie Mirku, czy wiesz, że FFF nie ma polotu swojej MMA? Dla mnie FFF, które reprezentowałem przez jedną galę i pracowałem dla FFF, było świetną galą i bardzo mi się podobało i uważam to za super pomysł. A co do fejmu, ja tak nie obserwuję, bo tam więcej jest małolatów, dzieciaków i oni to bardziej obserwują. Mój syn bardziej obserwuje, chociaż się podśmiewa z tego projektu, ale ja myślę, że te projekty fajnie się uzupełniają, bo FFF trafia do telewizji, a fame trafia do internetu, więc jedno napędza drugie, dzięki temu jedni i drudzy zarobią dużo pieniędzy. Kiedy fighter najlepiej walczy i trenuje? Jak jest singlem, ma dziewczynę, ma żonę, ma żonę i dzieci? Są okresy przejściowe, najgorsze są przejściówki. Na przykład jak fighter jest sam, trenuje dobrze. Jak ma dziewczynę, się zakochuje, jest pewien moment, że się interesuje bardziej dziewczyną niż treningami. Później jest moment, że jak już jest dłużej z tą dziewczyną, no to on już dobrze trenuje. Później jak się żeni, znowu ta żona wymusza na nim, więc też jest takie załamanie. Później dalej, jak już są dzieci, to już jest spokój, to może trenować. Więc są różne takie przejściowe momenty, które raz jest gorzej, raz jest lepiej. Przerabiam to z wieloma zawodnikami. Najgorzej, jak żona zawodnika chce mu układać karierę, to może popsuć najlepsze relacje i z trenerem i później sprowadzić zawodnika na złą drogę. Kto twoim zdaniem z twoich zawodników poza Oleksiejczukiem może najwięcej osiągnąć w MMA? I mam kilku młodych, takich, których zupełnie nieznanych. No jest Szaflarski też, ale tych kilku młodych naprawdę ma ogromny potencjał i myślę, że za chwilę ich nazwiska będą znane i zresztą do nas coraz więcej takich nieznanych osób, a utalentowanych przychodzi. Nikt ich nie zna, a oni mają ogromny potencjał, talent, ciężko pracują i może się okazać, że za chwilę od nas wyjdzie 10 fighterów, takich naprawdę kozaków i to wagi 84, 93 czy plus. Czy według pana Różal zbyt wcześnie zakończył karierę? No, Różal jeszcze pewnie nie zakończył kariery. Pewnie nie. No. Czy Najman jest w stanie choć na punkty wygrać walkę z Cieniem? Najman jest w stanie wygrać nawet prawdziwą walkę, nie tylko z Cieniem, tylko musiałby po prostu wziąć się do roboty. Bo to nie jest gość, który nie umie. On umie boksować, ma jakieś tam możliwości. Widać było po walce z Saletą, że on przewrócił, miał pozycję, wszystko. Ale nieraz mu brakuje właśnie wiary w siebie albo po prostu za mało się przykłada do treningu. Więc w tym człowieku był potencjał, tylko on go nie wykorzystał. To tak samo jak Mariusz Pudzianowski miał duży potencjał, a wykorzystał go w średnim stopniu. Ilu zawodników, zawodowców prowadzi trener? W tej chwili? Zawodowych to mam, nie wiem, z 6, 7, 8, a takich amatorskich z 20, około z 30 zawodników mam. Co pan robił w Wigilię 94 roku? Żeś pan karpia wpierdalał, a ja pod peweksem stałem. W 94? Tak. Nie pamiętam. 94, co ja robiłem? Nie wiem, boks trenowałem za Wyższy Bydgoszcz. Co sądzi trener o... A nie, w 94. Tak, 94. A nie, to tak. Albo w Pomorzaninie Toruń boks trenowałem, albo nie, albo w Bydgoszczy w Zawiszy boks trenowałem. W 94, ale w Wigilię to pewnie wpierdalałem karpia. Co sądzi trener o John Jonesie? Czy UFC słusznie zrobiło, zostawiając go po tej aferze z kokainą? Czy mistrz UFC powinien dawać taki przykład? Znaczy ogólnie najśmieszniejsze jest to wszystko, że ci, co robią te afery, to najlepiej się oglądają.
I to jest jedno jakby jedno zaprzecza drugiemu, że na przykład Popek się wytatuował, Popek narkotyzował, Popek chlał, śpiewał, robił burdy i wszyscy go oglądali, dlatego się cieszył dużym powodzeniem, nie był dobrym przykładem dla młodzieży, a młodzież go uwielbiała, bo po co, kogo kocha młodzież? Młodzież kocha ludzi buntowników, którzy się przeciwstawiają wszystkim, tak? Także no, nie zawsze te osoby, które świecą przykładem, taki Jones nie jest przykładem takiego super sportowca, jeżeli chodzi o prowadzenie się, a jest znowu super sportowcem, jak walczy, no nie? To ty uczyłeś tańca Krzysztofa Jotka? Nie. Krzysztof Jotko trenował breakdance wcześniej, za czym do mnie przyszedł. Ja tańczyć słabo tańczę. Czy Mateusz Rembecki ma szansę namieszać w UFC? Na pewno Mateusz Rembecki ma duży potencjał, duży talent, co pokazała walka z Marianem Ziółkowskim i życzę mu dużo powodzenia. Jest to naprawdę pracowity zawodnik, bardzo taki, powiem szczerze, że chociaż Marian wtedy przegrał z nim, ale Rembecki wydaje mi się naprawdę fajnym gościem. Jak pana choroba zmieniła pana życie? No, przez to, że nie mogłem dalej pracować, stałem się bankrutem. Przeszedłem na rentę i po prostu nie mogłem pracować i byłem w bardzo trudnej sytuacji, no, ale jakoś powoli wracam do zdrowia, odbudowuję się. Można powiedzieć, że z niczego robi się coś. Dzięki właśnie mojej rodzinie i Szymonowi Kołeckiemu, który mi pomógł, no i Paweł Mistewicz też razem, Paweł jest szefem klubu tutaj, Akademia Sportów Walki. Jakoś działamy. Według trenera, dlaczego polscy kibice po jednym potknięciu się zawodnika odwracają się od niego? To nie jest, że się odwracają, po prostu oni jadą po nim, bo wypominają mu jakieś błędy, ale jak wygra, to wracają do niego. To po prostu ludzie nie lubią przegranych. No. Jeżeli przegrywasz, dostajesz od razu po nosie. To tak jak zbroi dziecko, to też dostaje karę, tak? To tak samo tutaj sportowiec. Czy zmieniłbyś regulamin walk MMA? Dodał bądź odjął coś od siebie? Nie, jest okej. Jakie jest twoje wymarzone zestawienie, którego jeszcze nie było? Nie mam jakichś super... Mam jedno. Oleksiejczyk kontra Jones za rok, dwa. I to będzie hit. Co najbardziej się irytuje, frustruje i ora ci głowę? Nie mam. No, chciałbym być zdrowy. Chciałbym, żeby moja rodzina była zdrowa. Podstawa to jest zdrowie moje i mojej rodziny. Jeżeli będę zdrowy, to ja mogę góry przenosić. I też właśnie najbardziej mi chodzi, żeby moja rodzina była zdrowa, to jest najważniejsze. Reszta to wszystko jest do zrobienia. Jakie masz zdanie na temat socjalizmu? Zapomóg dla nierobów i Karin 500+. No ja się wywodzę z rodziny szlacheckiej. Mój przodek w 1600 roku wszedł przez okno, zabił dowódcę szwedzkiego, za to dostał tytuł szlachecki, wieś pod Siedlcami. I moja rodzina ogólnie zawsze była taka, no drobna szlachta, to tak drobna szlachta to byli ludzie, takie rycerstwo, które broniło granic państwa, no tam na Siedleckie, tam ciągle najazdy jakieś były, no i oni mieli bronić państwa, mieli tam jakiś kawałek ziemi, uprawiali, więc ani nie byli jacyś bogaci, ale byli rycerzami i walczyli zawsze. I ja jakby, co tam jeszcze było? Jeszcze raz jakbyś powtórzył? Bo ja już tak się w to... jakie masz zdanie na temat socjalizmu? Zapomóg dla nierobów. A no właśnie, właśnie. No i jakby powiedzieć, u mnie w rodzinie zawsze było tak, że ojczyzna, walka i do tego jakby powiedzieć nic, że nic nie ma za darmo, że trzeba walczyć o swoje. No. A ja się tak zapędziłem w tym swoim wywodzie, że po prostu aż popłynąłem, no nie? Że się zgubiłem, na co mam odpowiedzieć. W każdym razie socjalizm przez to, że wszystko się należy wszystkim, to nie jest za dobre.
Bo jak będziemy z 500 plus tak, na rycerzy przechodzić, nie. To tu będziemy do jutra się siedzieć. Nie, no jedziemy. Ja i tak tu staram się. Już dużo pytań się w miarę tam odpowiedział. Jedziemy. Czy Szymek jedziemy. Byłby gotowy na Bedorfa i czy ta walka miałaby sens? No powiem tak, że na razie nie chcemy z Bedorfem. Jeszcze jedna walka i możemy bić się z Bedorfem. Jeszcze jedna walka i możemy się bić. Witam trenera. Czy uważa pan, że Jan Błachowicz powinien posłuchać pana rad i coś zmienić w przygotowaniach, żeby nie dawać się tak łatwo obalać? Wiesz, że teraz się nie da łatwo obalić. Więc największy problem Janka to jest, że jest sztywny. Przez to często zamulał na początku, został obalony. No i przez to często został znokautowany, że był sztywny. Po prostu miałbym tam radę, ale on nie trenuje u mnie, trenuje u innych, niech trenuje jak trenuje. To ja nie będę doradzał wszystkim. Ja uważam, że jestem najlepszym trenerem, ale na przykład Jocz uważa, że on jest najlepszym trenerem. Tak jak Bagiński uważa, że on jest najlepszym i tam wszyscy, każdy o sobie myśli, że jest dobry, tak? Niech oni się skupią na sobie. Trenuje Janek tam, niech trenuje. No. Ja nie będę doradzał tam. Panie Mirku, co pan sądzi o gejach i osobach LGBT? Skąd taka homofobia w świecie sportu walki? Nie chciałem mówić o polityce, o PiS-ie, o PO i nie chcę wypowiadać się o gejach i lesbijkach. Ja jestem za wszystkim, co jest nieprzesadzone. I na przykład, co mnie obchodzi, kto co robi w domu za firanką, ja nie zaglądam komuś, kto co robi, ale nie ma co eksponować tego i wszystkie przesadne rzeczy, nie jestem skrajny w żadną stronę, no. Jestem po prostu, skupiam się na sporcie, a nie na gejach i lesbijkach. Jak będę chciał robić politykę, to będę się skupiał na gejach i lesbijkach. Czy kibicuje pan swoim byłym zawodnikom? Wiadomo, że niektórym absolutnie nie, ale czy szkoda panu współpracy z Marianem? No na Marianie, bo na przykład to, że tam na przykład Juras, czy że tam się rozszedłem z Naruszką, czy coś. Mariana prowadziłem od dzieciaka przez 8 lat, on był jak mój syn. Nigdy nie myślałem, że jak będę chory, czy coś, że on odejdzie. Po prostu zawiodłem się na nim mocno. Znaczy on jest bardzo sympatyczny, ja też rozumiem jego powody, nie było pieniędzy, szukał pieniędzy, ja nie miałem pieniędzy, byłem chory, mogłem umrzeć, mogło się wszystko zawalić, więc ja rozumiem też, ja będąc pod wpływem chemii, można powiedzieć, jak jest masz zatruty organizm, może mu za dużo, szczerze powiedziałem, może to się obraził. On nie musi rozumieć to, że na przykład ja dostaję chemię, i mam zatruty organizm i że w złości mogę coś powiedzieć, on może nie rozumieć tego i się może obrazić na przykład na mnie i może po prostu to zaważyło. No ale na pewno ja Mariana traktowałem jak swojego syna, chciałem dla niego jak najlepiej, a że nie trenuje ze mną. Z jednego się cieszę, że po prostu nie muszę już go budzić, nie muszę go prosić, żeby przyszedł na trening. Mam takich, co sami przychodzą, sami się budzą. Nie muszę im załatwiać odżywek, bo już mają odżywki. Po prostu... Co się stało z Krystianem Kopytowskim? Mega talent. Przegrał jedną walkę, stwierdził, że nie będzie dalej się bił. Przegrał z Tyburą, stwierdził, że dalej nie będzie walczył. Mega talent. Witam trenerze. Czy był pan świadkiem na treningu, sparingu czy w czasie walki sytuacji, że zawodnik tak oberwał, że bał się pan o jego życie? Nie miałem takiej sytuacji, że na początku jeszcze jak były te walki, to jak ktoś tam oberwał, zemlał czy się dostał knockout, to przerażało mnie to, bo nie wiedziałem, co z tym zrobić. Teraz już mam większe doświadczenie, mniej więcej wiem, co się dzieje, jak to ratować sytuację. Który trenera zawodnik był najcięższy do ułożenia i dogadywania się na treningach i walkach? Najcięższy. No, myślę, że Mariusz po pierwszej walce, jak wygrał z Najmanem, to już nie szło się dogadać w ogóle. To już był koniec. Do Najmana był super,
słuchał, bo wszyscy mi zarzucają, a bo ty go chwaliłeś, super, wszystko, a później jedziesz po nim. No ja go chwaliłem do pierwszej walki. Do pierwszej walki z Najmanem to ja mówiłem w lewo, Mariusz w prawo leżeć, wstawać, wszystko robił. A jak wygrał walkę z Najmanem, to już wiedział lepiej i koniec. Jak oceni pan zachowanie mistrza federacji WKU po przegranej walce z Trypsonem? Chodzi o te wyzwanie go i mówienie, że w boksie go rozjebie. No i ma rację. Niech Trypson mu da walkę w boksie i go rozjebie, no. Ale Trypson. Jest jakaś śmieszna anegdota dotycząca Szymona Kołeckiego? Pewnie mnóstwo. Szymon wczoraj poopowiadał trochę historii. Dlaczego większość polskich zawodników nie jest w stanie wejść na poziom top 5 UFC? Czy jest jakaś recepta na naprawienie tej sytuacji? Polscy zawodnicy w większości trenują na siłę i nie trenują z ruchu. To wynika z tego, że w ogóle w polskim sporcie walki przez wiele lat utarło się taki sposób, że technika, znaczy siła techniki się nie boi, a gdy jest kontrola antydopingowa, to się okazuje, że jednak ta siła to nie wszystko, że bardziej ruch, kondycja. No ale dużo trenerów tego nie rozumie, bo dużo trenerów, bo ja nawet rozmawiałem z trenerami z Brazylii, oni powiedzieli, że MMA bez sterydów to jest prawie niemożliwe, no nie? Więc przez wiele lat się utarło takie, że MMA nie ma bez sterydów, więc teraz, gdy w UFC są te badania antydopingowe, także wszyscy ci, co wygrywali, teraz wszystko przegrywają. Czy uważa pan, że gdyby Marcin Najman tak się bił, jak obiera mandarynki, to pokonałby Trypsona jednym low kickiem? Myślę, że jakby Marcin Najman tak się bił, jak mówi, to by wszystkich rozpierdolił. Jakie ma trener poglądy religijne? Wierzy pan w Boga, czy nie? Trudne pytanie. Tak jak o politykę, poproszę następny zestaw pytań. Nie ma problemu. Jest ich mnóstwo. Ile zorganizował pan gal MMA, a ile brazylijskiego jiu-jitsu? A nie pamiętam, bo brazylijskie jiu-jitsu organizowałem na początku, to ileś tam turniejów zorganizowałem, ale nawet ich nie liczyłem, czy 3, czy 5, czy 10, ale organizowałem turnieje w kimonach, turnieje bez kimon, a później zacząłem organizować w międzyczasie zawody zawodowe MMA, a później amatorskie MMA. Ogólnie chodziło mi o rozwój tego sportu, ale najbardziej to mi chodziło, żeby moi zawodnicy mogli gdzieś startować i żeby sędziowie ich nie oszukiwali. Często było tak, że jechałeś do kogoś na zawody i to byli... walczyłeś z zawodnikiem organizatora i ten organizator jawnie cię oszukiwał. Jestem przeciwny temu. Jeżeli jest równa walka, to powinien nawet obcy wygrać. Co jest według trenera największym sukcesem trenerskim w karierze? Moim? Tak. To, że trenował u mnie Omielańczyk, dostał się do UFC. To, że trenował u mnie Jotko, jest w UFC. To, że Paweł Nastula u mnie przez moment trenował. To, że trenowałem Pudziana marketingowo, ale tak naprawdę dzięki temu, że trenowałem na stule i Pudziana, mam najlepszego ucznia, jeżeli chodzi o dogadywanie się, Szymona Kłeckiego, którego prowadzę od początku. I dzięki temu, że trenowałem Jotkę od zera do bohatera, do UFC, to teraz trenuję Michała Oleksiejczuka i dzięki temu mam duże doświadczenie. No wychowywałem, ja, bo na przykład inni trenerzy to biorą kogoś, kto już na przykład Janek Błachowicz trafia do Warszawy po 8 latach treningów mojego kolegi Grzegorza Jarząbka, więc 8 lat gdzieś robił podstawy, a później trafia gdzieś. A ja trenowałem na przykład 8 lat Mariana Ziółkowskiego, 6 lat trenowałem Krzysztofa Jotko, Szymona Kołeckiego od zera trenuję. Akurat Michała Oleksiejczuka odwrotnie. Gdzieś trenował, a ja go teraz mam. Dlaczego na FFF, na Telebimach, tańczyła jakaś postać z chińskiej bajki? Uważa pan, że to poważne, gdy średnia wieku oglądających to 30 lat? A ja nie jestem tutaj jakby, żeby to oceniać z tej strony, bo ja się w ogóle tak na show, sztuce nie znam, żeby to oceniać. Mi się wydawało to dosyć zabawne i mi się to podobało. Ale czy ja mam 50 lat, to może ja się nie znam już, bo za stary jestem. Zdzieciniałem na starość.
Czy z perspektywy czasu nie ma pan do siebie pretensji, że wojował pan z KSW zamiast zjednoczyć siły waszych organizacji i stworzyć coś naprawdę dużego, co ustawiłoby pana finansowo i wizerunkowo? Jeżeli KSW i właściciele KSW traktowaliby mnie nie jak wariata i nie robili ze mnie wariata przez tyle lat, tylko chcieliby ze mną jak z partnerem rozmawiać i dogadywać się, to ja jestem otwarty na współpracę. Jeżeli ja jestem, robi się ze mnie wariata i ja mam taką wiedzę o MMA, o sporcie, wychowałem tylu zawodników, zrobiłem tyle gal, i ktoś mówi, że ja się nie nadaję, bo jestem taki owaki, no to jak się dogadywać, jak ktoś cię źle ocenia i źle o tobie mówi. No. Ja jestem otwarty na jakby powiedzieć, na współpracę, ale nie na tej zasadzie, że Mirek przynieś pozamiataj, no nie? Czy Pigmay ma szansę zostać dobrym zawodnikiem MMA? Może w niskiej wadze, tak, nie wiem. Zresztą ja nawet nie widziałem Pigmaya. A propos historii. Jak nazywa się pierwszy polski kodeks prawa przyjęty przez Sejm Radomski w 1505 roku, a później wydany drukiem jako urzędowy zbiór prawa? Nie wiem. Nie wiem, to ty wiesz, bo ty wiesz. Dawaj. Ja też nie wiem. Pamiętam. Ty to prawo na... skończyłeś. Ja tylko średnią szkołę. Na pewno miałem to na tym. Na ty chcą nas zagiąć. No chcą nas zagiąć. A skąd wiedzieli, że nie wiemy? To wina KSW. Jakim samochodem pan jeździ? Volkswagen Golf wariant 90. Nie, 2014 rok. Dieselek 1.6, mało pali. Jakiej słucha pan muzyki? Ale to żony jest. Albo inaczej. Przy jakim kawałku, gdyby pan walczył, wychodziłby pan na walkę? Jakbym walczył? No. Kurde, wyszedłem na walkę, miałem taki zajebisty kawałek. Normalnie same ręce chodziły. Super, tylko nie pamiętam, co to było, ale to był piękny kawałek. Usłyszałem tą muzykę, ja mówię, ja już wygrałem. A tak sobie mówię, kurde, jednak to muzyka to jest podstawa w walce. A dużo stałem na bramce przy muzyce. Co pan sądzi o ACA? Mam tak, jest to ogromny taki super sportowy projekt, który bardzo dobrze płaci i jest to na pewno bardzo dobry kąsek taki dla zawodnika, który wypadł na przykład z UFC albo chce iść do UFC, ale jest tam bardzo wysoki poziom sportowy i często Polacy służą tam do nabijania rekordu naszym wschodnim sąsiadom. Często jest tak, że nasz zawodnik, bardzo dobry, dostaje jeszcze lepszego zawodnika ze wschodu, przegrywa i ten ze wschodu trafia do UFC. Więc my służymy do nabijania rekordów zawodnikom ze wschodu. Mariusz Pudzianowski złamał panu nogę, a Roszkiewiczowi żebro. Czy jeszcze wyrządził komuś krzywdę? Tak, koledze takiego zapaśnikowi naderwał bark. Tam wiele krzywdy wyrządził Mariusz. Psychiczną mi najbardziej. Co pan sądzi o przejmowaniu państwa polskiego przez obcą nację, która okupuje Palestynę i chce nasz kraj? Proszę o wypowiedź, a nie wymigiwanie się. Następny zestaw pytań. Czy Popek jeszcze wróci do KSW? Następny zestaw pytań. Dlaczego kobiety nie mają kalafiorów w MMA? Nie trenuję kobiet. Następny zestaw pytań. Czy pamięta pan rywalizację z Gracie Barra Łódź Marcina Rogowskiego na zawodach Alba oraz o czasach, gdy była to pana filia? MMA Olsztyn kiedyś, moja filia. MMA Białystok, MMA Biała Podlaska, MMA Toruń, MMA Łódź. Mnóstwo filii. Ja robiłem kursy trenerskie dla Bońkowskiego, Derlacza, dla Rogowskiego, dla wielu, wielu trenerów. Ja pomagałem budować ten sport, a teraz ktoś mówi, że jestem świrem, ja się nie znam. Kurwa, wychowałem mnóstwo ludzi, którzy budują ten sport. I teraz wychowałem Kawolskiego, który zna się na tym sporcie i mi się mówi, że ja się nie znam. A dlaczego się mówi, że się nie znam? No bo jestem za mądry, to trzeba, jak ktoś jest mądry, to trzeba mu znaleźć chorobę i go odsunąć. Czy uważa pan, że pomału fame MMA gromadzi wokół siebie sportowców, takich jak na przykład Borys, Szuli, Norman i za parę lat wyprą KSW i będą robić gale czysto sportowe?
Nie, na pewno nie, bo gale czysto sportowe się nie opłacają. Najbardziej opłaca się robić gale na najwyższym poziomie sportowym, tak jak jest UFC, ale to są ogromne pieniądze, jak i właśnie takie walki, show, freaky, to jest niższy poziom sportowy, ale jest duże show. Więc można robić freaky łamane przez sport i wtedy mamy dobry sport i show i wtedy się sprzedaje. Sam sport się nie sprzeda na średnim poziomie, musi być najwyższy poziom, a najwyższy poziom to robi UFC. Chciałbym spytać, czy polskie gale są ustawiane i tak naprawdę to większość z nas podnieca się walkami rozegranymi pod stołem? Powiem w ten sposób, że to jest głupie pytanie, bo ogólnie w polskim MMA 99,9 to są wszystkie walki normalne, sportowe, nikt niczego nie ustawia. Zdarzały się, znam może 2-3 walki w polskim MMA, które były dogadywane i ustawione, ale to jest jakiś tam procent i uważam, że to jest największe gówno. Jak ja bym wiedział przed tym, że to jest coś takiego, to mega nagłośnił i zniszczył. Ja się dowiedziałem po czasie, że coś takiego może istnieć i uważam, że to jest największe gówno, ale ogólnie w polskim MMA jesteśmy bardzo dobrze, bo większość, 99,9 nie jest ustawionych walk, i prawdziwych. Więc mamy prawdziwe MMA, prawdziwy sport. W ostatnim czasie słyszymy o kolejnych zatrzymaniach przez policję zawodników MMA. Jest to przypadek, czy obecne są powiązania sportu walki ze światem przestępczym? Powiem tak, kiedyś na Gwardii trenowałem i był szef szkolenia policji z Warszawy i ja mówię, trenerze, jak to jest, że ja mam takich zawodników, no i ten nie słucha, ten coś odpierdolił i coś tam, a ten szef policji mówi tak, słuchaj, jak ty trenujesz rottweilery, to nie są ratlerki, to może być różnie, a ja powiem w ten sposób, że ogólnie w każdym środowisku są dobrzy i źli ludzie, ale jakby proporcjonalnie to nie uważam polskiego środowiska MMA za jakieś gangsterskie czy złe. Jest dużo takich pozerów, którzy grają, my tu jesteśmy sztywni, my jesteśmy tego gangsterami, albo my uznajemy tu kodeks gangsterów. Ale ogólnie to polskie MMA na przykład w tej chwili opiera się na młodych dzieciakach, którzy studiują czy uczą się i od początku trenują MMA, są sportowcami. A że trafi się tam jakaś czarna owca, a po drugie na przykład dużo ludzi w młodości popełnia jakieś tam grzechy, a później na starość chce iść drogą uczciwości, tak? Czy to prawda, że poskręcał pan Czejka Kongo w parterze? Klepał go pan po twarzy, a on nic nie mógł zrobić? Sparowałem z Czejkiem Kongo na same chwyty, to na 2 rundy po 5 minut go poddałem chyba 4 razy w parterze, 2 czy 3 razy kimurą, coś tam balachą, coś tam, czymś tam jeszcze. Później sparowałem w MMA, to obaliłem go do jednej nogi, zszedłem do półgardy i od razu go poddałem kimurą w 20-30 sekund, ale za drugim razem jak z nim sparowałem, no to wszedłem mu za plecy, chciałem go udusić, ale miałem duże rękawice, spadłem, tak się wkurzył, że mnie tak obił, że przy trzeciej próbie to już mnie tak zlał, że już mi się odechciało, ale poddałem go 4 razy na same chwyty, a w pierwszym sparingu MMA od razu go poddałem w 30 sekund, a później to on się tak wkurzył, że po prostu mnie zbił na kwaśne jabłko. Okej, zrobimy chwilę przerwy, zmienię kartę i baterię. Słuchajcie, wracamy po przerwie, jesteśmy z powrotem, karta wymieniona, bateria wymieniona. Nasze baterie jeszcze są naładowane trochę chyba, ale już coraz gorzej. Także lecimy, żeby dokończyć. Czy zdarzyło się, że zawodnicy walczący na Pelma zamiast pieniędzy za walkę dostawali inne fanty, na przykład opony albo ćwiara świni? Znaczy z tą świnią to bym nie przesadzał, ale na początku, gdy nie mieliśmy sponsorów, to robiliśmy coś takiego, że na przykład dogadywaliśmy się, że zawodnik zawalczy, dostanie na przykład komplet opon.
albo coś, opony na przykład jakieś tam Dunlopa za 2000, więc lepiej dostać opony za 2000, nawet je sprzedać za 1000 zł, a dostać coś, niż jakby powiedzieć dostać 300 czy 400 zł, albo nic. Początki na przykład KSW były takie, że KSW nie płaciło nic, za darmo zawodnicy walczyli w KSW. Karol Matuszczak 8 razy sędziował KSW, z czego dostał, nigdy nie dostał zapłaty za KSW, tylko 2 razy dostał zwrot kosztów, więc na początku KSW też nie płaciło. Więc nie możemy się dziwić, że PMA dawało opony czy jakieś inne gadżety, bo tak samo było na początku w KSW. Wbiega trener do palącego się budynku i ma szansę uratować jedną osobę, Najman czy Pudzian? Najman. Więcej mi pomógł. Ciekawi mnie, czemu pan atakuje swoją konkurencję. Jeżeli chodzi o klub, ile ma pan zawodników, którzy walczą na wysokim poziomie? Czemu konkurencję... Tak, czemu pan atakuje swoją konkurencję? Bo atakuje, bo jak widzę, jak narażają zawodników na kontuzję, albo jak na przykład źle przygotowują zawodników, no to o tym mówię. Jakaś krytyka jest potrzebna, bo w polskim środowisku jest tak, że nikt nie powie, że ktoś robi dobrze czy źle. I teraz, jeżeli ktoś robi, uważam, że źle, a znam się na tym, bo robię to 20 lat, to mówię, że robią to słabo, bo coś tam są jakieś błędy. Po to, żeby im zwrócić uwagę, żeby robili to lepiej, żeby poziom polskiego MMA wzrósł. A po drugie, nie możemy być tak, że wszyscy robimy dobrze, nikt nikomu nic nie powie, jeden się wszyscy boimy mówić. To jest sport, my budujemy ten sport. Konstruktywna krytyka nikomu nie zaszkodziła, to mobilizuje. Jeżeli na przykład Janek przegrał przez nokaut ostatnią walkę, teraz widać, że się mocno sprężył i dał dobrą walkę. Janek nikogo nie znokautował ręką chyba w całym UFC, jak walczył, a teraz pierwszy raz znokautował, sprężył się, wkurzył się i wyszedł i znokautował. Może taka krytyka nieraz się przydaje. To mobilizuje ludzi do pracy, do zmian. Także ja bym się tutaj w ogóle nie krytykuję. No jeżeli mam powody, to krytykuję. Co trener sądzi o Conorze i Khabibie? Nie wiem, Conor to mistrz marketingu, zarabiania pieniędzy, a Khabib to mistrz przewracania i bicia leżącego. No, się spotkali i wyszło. Jakich dwóch celebrytów chciałby trener zobaczyć walczących ze sobą w klatce? Dwóch celebrytów. Się zastanawiam. Nie mam takich, nie mam. Tomek Narku czy Janek Bochowicz? Myślę, że jeszcze dzisiaj Janek, ale za moment Narkun. Niech pan opowie, z kim pan walczył w swoim debiucie w MMA i jak do niego doszło. Walczyłem przypadkowo z Łukaszem Warchołem. To było... Mój zawodnik pojechał na walkę. Ważył 95 kg. Miał być gość 115, wyszedł gość 125. No i mój zawodnik mówi, się nie bije z gościem 40 kilo cięższym. A ja mówię, ale dlaczego? No on mówi, no jest za duża różnica wagi, jest za duże ryzyko. No i tam Mamet mówi, Miraz, co tam, tak zawsze gadasz, jak to ty się nie napierdalasz, jak jesteś dobry, to pokaż. Ja mówię, dobra, dawajcie szczękę, dawajcie gacie, przynieśli szczękę, jakąś wyparzyli mi gacie. A akurat byłem po chorobie, bo przeziębiony byłem, brałem antybiotyki, to mówię, nie mogę się zmęczyć, ale akurat super muzyka zagrała, 3 minuty po sprawie i do domu. Jak pan wygrał? Ciosy bokserskie, dostałem w kontrze, ja zadałem 2 proste, dostałem 2 cepy, cios był tutaj gdzieś w głowę, ale czułem, że po prostu nawet na głowę, a tak na czoło, że mocne ciosy, to mówię, sklinczuję. Chciałem wywalić sklinczu, nie mogłem, no to zacząłem bić kolana po udach, później kolana po brzuchu. Łukasz się trochę odsunął, to wtedy złapałem uchwyt ręka głowa, kopnąłem go z kolana w twarz, złamałem mu nos, chciałem poprawić ręką, Łukasz mnie skontrował nogą chciałem poprawić, Łukasz skontrował 2 ciosy rękami, bo on był wtedy wicemistrzem Polski w boksie, więc on boks trenował.
A mi powiedzieli, że to judoka, on naprawdę mocno bił, bo był wicemistrzem Polski w boksie. No i ja go chciałem przewrócić, nie mogłem go przełamać, to go podciąłem do przodu, wywalił się na cztery, wszedłem za plecy i rozbiłem. I tam mamy krzyczeć, duś, 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 a ja mówię, nie będę dusił, tylko będę lał. Mówię, jak będą bici, to będą się bać. I nie dusiłem, chociaż umiałem dusić dobrze. Mówię, rozbiję, niech będzie krew. Czemu zakończyła się Pana współpraca z Łukaszem Bieńkowskim? Co Pan sądzi o nim jako zawodniku? Łukasz Bieńkowski, bardzo dobry zawodnik, bardzo duży potencjał. Jak rozszedłem, on był kolegą z Krzysztofem Jodko, jak rozszedłem się z Krzysztofem Jodko, to on namówił Łukasza, żeby on z nim też poszedł. No i to tak, bo nasze relacje były bardzo dobre, ja bardzo Łukasza lubiłem, on też ze mną miał jakieś tam dobre relacje, ale jak Krzysiek odszedł, to oni byli kolegami, to Krzysiek go pociągnął za sobą. Jaki typ zawodnika lepiej się trenuje? Wykształconego, z dobrego domu, spokojnego, czy patusa w dresach, który lubi potarmosić koledze na obozie w Zakopanem? Powiem tak, że jeżeli chodzi o ani grzeczny z domu, ani patus, to trzeba wypośrodkować. Najlepiej, żeby był taki pośrodku. Ani patus, ani grzeczny. Tylko taki może być z normalnego domu, ale żeby nie był patusem, ale znowu nie może być taki zagrzeczny, no nie? Historia Pana rodziny podczas II wojny światowej z tragicznymi szczegółami, jeśli można, tak w kilku zdaniach. I co Pan sądzi na temat reparacji od Niemiec za straty, jakie Polskę poniosła? Pyta interesujący się historią XX wieku. A moja rodzina najnowsza, najnowsza historia rodziny to mój pradziadek zginął w wojnie w 20 roku. Mój inny pradziadek to akurat w tym czasie był w Stanach, bo tam pojechał się dorobić i wrócił do Polski, jak powstała Polska, bo jak wyjechał pod zaborami, wrócił do Polski, ale nie wiem, co on robił podczas wojny, ale jeden mój pradziadek zginął, broniąc Polski w 20 roku. Drugi, później moi dziadkowie, to ze strony mamy walczył nad Bzurą w tej bitwie, później na koniu jechał bronić Warszawy, strzelili mu konia, to wziął niemieckiego, napierdalał szablą i jechał dalej, ale dojechał, to już Warszawa padła, a w międzyczasie jakby na Bzurą to go do niewoli trafił, ale uciekł. A drugi był starostą grudziąckim, był oficerem kawalerii i był prawnikiem i on, cały rząd uciekał do Rumunii i on też uciekał, bo tam jak po przegranej bitwie czy coś, ale stwierdził, że on nie będzie uciekał do Rumunii, tylko wróci do kraju i będzie walczył z Niemcami. No i wrócił do kraju, go zaraz aresztowali i go do Święcima i go zabili, no nie? A mój ojciec był w powstaniu warszawskim, jak miał 6 lat, go przygniotło w piwnicy, tam był przygnieciony. No i później po wojnie tam wrócili do Grudziądza. Moja babcia, bo mąż zginął z dwoma synami, z moim ojcem i z jego bratem. No i oni chcieli walczyć z komuną, no bo byli przeciw komunie. No i mój ojciec miał 15 lat, a stryj 17. No i pomalowali radzieckim żołnierzom pomnik na czerwono. To mój ojciec dostał taki wpierdol od SB, że tam prawie połamany, a stryj trafił do kamieniołomów. Mój ojciec był później prawnikiem, był sędzią, no i za komuny specjalnie nie był w dużych sądach, tylko na wieś się przeniósł do takiego małego sądu, żeby nie sądzić procesów politycznych, żeby nie być pracować jako prawnik w małym sądzie na wsi, sądzić tam za kurę czy coś, ale żeby nie być w procesach politycznych, bo często było tak, że sędziowie brali udział w procesach politycznych i mój ojciec nie chciał w tym brać udziału, bo był zapalonym antykomunistą, no nie? Czy nie miałby Pan nic przeciwko, żeby Trypson zawalczył dla Fame MMA? No jak kasa będzie się zgadzać, to jest życie Trypsona. Jeżeli Trypson się dogada z FFF, to się dogada z FFF. Jak się dogada z Fame MMA, no to jego sprawa. Ja mogę
pracować dla FFF i będę chciał zawsze, żeby on bardziej walczył dla FFF, jeżeli będę pracował, ale jeżeli będę wolnym strzelcem, no to mi będzie obojętne, gdzie walczę, ale ogólnie no, to jest wybór Trybsona, ja nie mogę ingerować w zawodników, gdzie będą walczyć. Według pana Trybson jest zawodnikiem MMA czy freak fighterem? Trybson jest zawodnikiem MMA, który ma na razie, można powiedzieć, nie super umiejętności, tylko średnie umiejętności, jest średnim zawodnikiem MMA. Czy nie uważa pan, że Marcin Najman powinien już dać sobie spokój ze sportami walki? Nie no, jego walki, cała Polska oczekuje na jego walki, na to jak wygra, jak przegra, raz się przegrywa, to jest jego powiedzenie, więc ludzie uwielbiają to i czekają na to. W jaki sposób można rozjebać MMA Polska, zanim cokolwiek zrobią? Całe jakby społeczeństwo MMA, które nie pracuje dla KSW, ci, co nie są powiązani z KSW, to znaczy trenerzy, którzy nie mają zawodników w KSW, trenerzy, którzy nie sędziują w KSW, ci wszyscy ludzie powinni powstać, podpisać się, powinno być pismo złożone do ministerstwa, pismo złożone do Światowej Federacji, no, musi być oddolny, duży ruch społeczny, który potępia działania pana Martina Lewandowskiego. A ten ruch się rodzi i będą tego efekty. Panie Mirku, miał pan w swojej federacji mistrza Roberta Bryczka, perspektywiczny młody zawodnik. Co się z nim stało, jak pan widzi jego przyszłość? Robert Bryczek wygrał teraz w Czechach. Robert Bryczek może walczyć za chwilę, bronić pasa w PMA, ale może też za chwilę walczyć już w UFC. Robert Bryczek to jest bardzo perspektywiczny, 77 numer 1 myślę. Słucha pan polskiego rapu? No, nie słucham tak muzyki, to co w radiu leci, to tam jak jest coś takiego, to może słucham, ale ogólnie to jakieś popowe słucham w radiu. Kiedy wejdą testy antydopingowe? W KSW nigdy chyba. W PMA już były, w FENie były, więc myślę w UFC, jeżeli chcemy mieć MMA takie światowe, to muszą być testy w amatorskim MMA, muszą być testy w zawodowym MMA i to wszystko musi być, nie może być kult siły, tylko musi być kult ruchu, kult techniki. No po prostu, bo później będzie taka sytuacja, jak jest taki zawodnik z Rosji, nie wiem czy wiesz, taki znany, on w plusie walczył, później zbił do 93, teraz w UFC go zawiesiło na 2 lata. Iwan Sztyrkow? Tak. No to on właśnie był tak nakoksowany, wygrywał wszystko, wzięli go do UFC, od razu go złapali i on był na UFC, on z takiego konia się zrobił taki, on jest przy mnie taki, dotąd, normalnie mały, chudy. I nie może tak być, że ludzie się przyzwyczają walczyć na soku, a później bez soku są przestraszeni i mają depresję. Kiedy KSW skończy zwalniać zawodników, bo są mało medialni? Kojkę, Lipski itp. KSW zwalnia zawodników wtedy, kiedy oni już nie chcą walczyć dla KSW, bo chcą przejść do UFC, tak jak Lipski na przykład. A też jest coś takiego, że po prostu jak ktoś jest mniej medialny, no to nie można mu dużo płacić, bo nie sprzedaje dużo biletów, nie sprzedaje dużo oglądalności i to jest normalne. Czy potwierdzasz to, co napisałeś na Facebooku, że miałeś nowotwór z nerwów, które zafundowali ci Kmita i Lewandowski? Znaczy, powiem tak, że to nie jest do końca tak, że ja dostałem nowotwór przez Lewandowskiego i Kmita. Na pewno to, że zrobiłem kilka dużych gal, bo rozmawiałem z panem Kmitą i on mówi, że zrób kilka dużych gal, zainwestuj, to zrobimy, weźmiemy cię do Polsatu. No i ja wziąłem kredyt, zrobiłem kilka dużych gal fajnych. No i pan Kmita mówi do mnie, no Mirek, bym cię wziął, podobają mi się twoje gale, wszystko ten, ale KSW się nie zgadza. Zresztą tutaj z rodziny mamy, z rodziny polsatowskiej musimy wziąć FEN. No i ja zainwestowałem pieniądze, można powiedzieć zadłużyłem się, a później mi powiedziano, że nie mogę wejść. Jak ja bym miał dużą telewizję taką jak Polsat, jak ja przy małej telewizji, przy małych sponsorach zrobiłem 90 gal, to ile ja bym gali, jakie bym gale zrobił, jak ja mam dużą telewizję i bym miał dużych sponsorów. Czy Wrzosek najebałby Najmana? Tak.
Który zawodnik MMA twoim zdaniem zapisze się w historii na zawsze i będzie wspominany przez następne pokolenia, tak jak w boksie Muhammad Ali, Mike Tyson i tak dalej? Nie wiem, nie. Na pewno St-Pierre z tych zawodników jest taki bardzo znany. Myślę, że St-Pierre, Jon Jones, no Conor, McGregor, o. No tam są, no, Khabib. Jest trochę tych zawodników. Jak by to było, co by było, gdyby MMA nie było? Nie wiem, co bym robił. W ogóle nie mów takich rzeczy. To nie ja, ja jestem tylko głosem ludu tutaj. Mówię to, co oni tu piszą. Ile zarabiasz miesięcznie z trenowania ludzi? Da się utrzymać i czy to jest plus 20 tysięcy? Nie jest, tak? Czy uważa pan, że Martin Lewandowski chce wyłącznie zmonopolizować MMA w Polsce poprzez Stowarzyszenie MMA Polska, czy jednak w dłuższej perspektywie zaproszenie do współpracy właścicielu FEN-u i PELMA taki twór może przynieść korzyści dla wszystkich? Jeżeli do współpracy by zostali zaproszeni nie właściciele tylko FEN-u, nie właściciele PELMA, tylko wszyscy. Tak, do takiej współpracy powinni zaproszeni być tak, właściciele TFL-u, właściciele na przykład RWC, właściciele Almy. Powinno być tak, przedstawiciele wszystkich organizatorów zawodowych, przedstawiciele wszystkich jakby organizacji amatorskich, przedstawiciele zawodników, przedstawiciele sędziów i trenerów. Szerokie bardzo grono oraz menadżerowie. I jakby taka szeroka była społeczność, to wtedy można by jakby coś zrobić, tak? Ale zaproszenie, że będzie ktoś tam z FEN-u czy z PLMA i pan Lewandowski, wiadomo, że to się wszystko tak ustawi, że FEN to właścicielem jest pan Birka, on jest z Polsatu, w KSW jest pod Polsatem, a PLMA będzie do tego, to i tak FEN i KSW przegłosuje PLMA i to wszystko będzie i tak pod ich dyktando. To musi być szerokie środowisko. Czy rozpocznie pan trash talk medialny w celu doprowadzenia do walki Kołecki versus Jurkowski? Zależy ile KSW położy na to pieniędzy na promocję, że mógł spłacać swoje zaległości. Czy w końcu blokowali mnie tyle lat, to niech teraz pomogą mi wyjść z tych problemów. Czy jest szansa na polepszenie stosunków z Mariuszem Pudzianowskim? Znaczy, ogólnie go przeprosiłem, że tam go dojeżdżałem przez te 3 czy 4 miesiące. Mariusz nie jest aż taki zły, ale no naprawdę też mówienie, że ja go źle przygotowałem, a obrażanie mnie trenera i mówienie, że trener jest zły, no to jest najgorsze, co może być. To po prostu, a po drugie też umawiamy się, że trenuje ze mną, podpiszemy umowę na współpracę za takie i takie pieniądze. Po jednej walce wygranej zmienia te warunki, po drugiej walce znowu zmienia te warunki, 3 razy zmienił warunki współpracy i cały czas obniżając jakby tam warunki finansowe, a po drugie mówienie o tym, że ja go nie trenowałem, albo źle go trenowałem, jak on nie trenował, bo śpiewał, no to wszystko to nie dość, że się nie zgadzało finansowo, to jeszcze zabrał mi sławę trenerską, co jest dla mnie sława trenerska jest ważniejsza niż pieniądze, bo to są pieniądze później. A propos Pudzian versus Szymon, czy nie bardziej sprawiedliwym werdyktem powinno być tak zwany no contest? Przecież oni się bili i w wyniku 30 czy 40 uderzeń kolanem w udo ta noga pękła, więc tam no contest to bez sensu by było. No contest to by mogło być, nie wiem, jakby go kopnął, na przykład jakby Pudzian leżał, on by kopnął go w głowę, jakby leżał. Albo jakby na przykład kopał go wielokrotnie po jajach, raz by dostał ostrzeżenie, znowu by go kopnął w jaja, coś tam. Nie, no albo palce w oczy by mu pchał. To tak, ale sorry. Czy według pana Mamet ze swoich najlepszych lat byłby w stanie zdobyć top 5 wagi średniej UFC? Myślę, że Mamet top 5 UFC może by nie zdobył, ale myślę, że w top 10 na pewno by był. Mamet miał ogromny potencjał, a największą głupotą było nie iść do UFC, jak mógł iść do UFC, ale
Mamet uratował KSW przed po prostu, bo jakby Mamet poszedł do UFC, to inni zawodnicy by poszli do UFC i KSW by upadło. Jak pan się odniesie do tego, że fame MMA uważane jest za patologię, a w organizacjach poważnych KSW i UFC zawodnicy mają konflikt z prawem, biją żony, biorą zakazane środki i o tym się nie mówi? Jeżeli chodzi o zawodników i o sytuację taką, że mają zawodnicy konflikt z prawem czy coś, czy robią złe rzeczy. W każdym środowisku są dobre i złe rzeczy. I to przy takiej dyscyplinie jak MMA, to po prostu to jest bardzo ciężka fizycznie i psychicznie dyscyplina. I takie rzeczy mogą się zdarzyć, bo na przykład zawodnicy mogą pochodzić z różnych, no na przykład ktoś był jakimś kibolem, albo ktoś na przykład był jakimś przestępcą, ale zaczął trenować i sport go wyprowadził na dobrą drogę, uratował mu życie, tak? Może tak być, ale nie podoba mi się na przykład, bo jak ktoś był zły i zmienia się na dobrego, to mi się podoba, ale jak ktoś był dobry i zmienia się na złego, to mi się nie podoba. Więc jeżeli sport ma wyciągnąć kogoś ze złych rzeczy, jestem za. Jeżeli sport ma nas umacniać w patologii, jestem przeciw. Także ja nie widzę tu tak, że KSW z Popkiem to jest zajebiste, a na przykład Fame z jakimś tam youtuberem, patostreamerem jest złe. Po prostu akurat te dwie rzeczy to są porównywalne. Ani Popek nie jest dobry, ani ten patostreamer nie jest dobry. Czy uważa pan, że UFC powinno zrobić galę w Afryce? No nie wiem, to wszystko zależy od miasta, miejsca, gdzie by byli kibice. Jeżeli by w Afryce gdzieś byli kibice, to czemu nie? Jaki progres Marian Ziółkowski zrobił od czasu, od kiedy pan u pana nie trenuje? Często jest tak, że zawodnicy odchodząc ode mnie przez rok czy dwa jakoś sobie radzą, bo jadą na takim sile rozpędu, a nawet jak się uwolnią ode mnie, to czują, że będą lepsi i się szybciej rozwijają, bo mówią, o, na przekór Mikowi pokażę, że mogę sam więcej. Ale powiem tak, że Marian Ziółkowski na razie nie pokazał nic, co by można powiedzieć, że jego poziom wzrósł, dlatego że przegrał z Rembeckim, a ani Szulakowski, ani ten Szadziński nie jest tak dobry jak Rembecki. Więc przegrał z Rembeckim, ani Szulakowski, ani Szadziński nie jest tak dobry jak Rembecki. Więc jakby pokonał teraz Rembeckiego, to bym powiedział, że jego poziom wzrósł. Także ja nie widzę żadnego, jakby Marian zawsze był bardzo dobry, ale po prostu no, wszystko zależy, z kim będzie walczył, tak? Czy pan planuje poszerzyć klub, umieścić w nim klatkę lub ring, bo by się przydał? Mamy klatkę. Klatka jest cały czas, bo tu jest 5,5 metra od ściany do ściany. Ściana jest wyłożona matą, więc tylko czy to jest siatka, czy to jest mata, to nie ma takiej dużej różnicy. Ważne, że jest ściana. I jest od ściany do ściany 5,5 metra, więc tu w naszym klubie cały czas jest klatka. Więc jakby ten mur z matą spełnia rolę klatki. Więc tu nie ma co wymyślać, bo na przykład WCA jest ogromna hala i na przykład wielu zawodników sparuje i nie walczy w ogóle przy klatce. A klatka jest jedna, a jak jest 50 zawodników, to ilu wejdzie tam na zmiany? A u nas są cztery pola walki z tym, ze ścianą, więc my mamy podczas jednego treningu cztery pary mogą zawalczyć w klatce. Co sądzi pan o medialnych i z pompą zatrzymaniach Materli i Mameda? No, widocznie po prostu nieraz osoby takie znane, zatrzymania ich takie głośne się przydają. Także no, nie wiem, ja nie, jeżeli policja czy służby by nie miały jakichś dowodów, czy poszlak, czy czegoś, to by ich nie zatrzymywali. Nieraz mogą się pomylić, ale no jakieś tam ktoś złożył zeznania, czy złe, czy dobre, czy nie wiem, ja się nie interesuję jakby pracą policyjną.
i tym, czy zatrzymali w sposób dobry czy zły, bo ja nie jestem policjantem ani prokuratorem, ja się zajmuję sportem i nie chcę się bawić w politykę i oceniać, czy PO jest dobre, czy PiS jest dobre. Ja się zajmuję sportem i nie chcę w tym się mieszać jakby w to. Co pan sądzi o decyzji Mateusza Gamrota o rezygnacji z MMA na jakiś czas i Borysa Mańkowskiego, który rozpoczął karierę youtubera? Czy wiesz, no, mi się wydaje, że Borys Mańkowski będzie chciał pewnie wystąpić w Fame MMA, bo tam może zarobić dużo pieniędzy i jako właśnie startując w Fame MMA jako youtuber, a jest zajebistym sportowcem, to zrobi przełożenie i na sport, i na youtuberów, a Gamrot myślę, że chce iść do UFC, więc każdy ma trochę inne cele. Ile osób nominował pan na czarny pas? Żadnej osoby nie nominowałem na czarny pas. Mam zamiar za jakiś czas nominować. Mianowałem na brązowy pas Mariana Ziółkowskiego, Krzysztofa Jotko chyba też na brązowy pas mianowałem. Nie, zresztą nie pamiętam, ale w każdym razie Mariana wiem, pamiętam, że mianowałem na brązowy pas. Będę chciał na pewno mianować. Ja przez pewien czas nie przywiązywałem tak uwagi do pasów i do mianowania, ale teraz jakby widzę, że mogę równocześnie z sekcją MMA prowadzić sekcję brazylijskiego jiu-jitsu. Czy nie jest ci czasami przykro, że jesteś za mało doceniany jako prekursor polskiego MMA? No wiesz, jeżeli bym był doceniany, bym był bardzo groźny. Więc trzeba mnie nie doceniać, trzeba ze mnie robić wariata, trzeba po prostu wszystko robić, żeby jak najmniej mnie doceniać. Wychowałem tyle ludzi, wychowałem właśnie tak, czy Kawulski, czy Bońkowski, czy Derlacz, czy z MMA z Łodzi, czy dużo mnóstwo trenerów wychowałem i teraz jakby mnie docenili, to by musieli się wszyscy liczyć z moim głosem i bym był bardzo ważną osobą. Ale mnie trzeba zepchnąć, że o wariat, on tam pierdoli głupoty i wtedy możemy rządzić polskim MMA. A za dużo ja się orientuję w tym polskim MMA i mógłbym być groźny, bo ja nie pozwolę zniszczyć polskiego MMA, a tu są zakusy, że jedni chcą przejąć wszystko. Ostatnia setka. To zleci. Przyspieszamy, jedziemy. Co powiedziałbyś Mirkowi, który zaczynał temat waletu do MMA, młodszemu sobie? Rób tak, jak robiłeś, nie przejmuj się, nie kasa jest najważniejsza, rób to, co czujesz i nie musisz działać, żeby ludzie cię jakby klaskali na to, co ty mówisz, po prostu rób tak, jak uważasz. Jaki byłby fight card twojej gali marzeń? Załóżmy, że masz nieograniczone środki finansowe i możesz sprowadzić każdego zawodnika na swoją galę, nawet nieżyjącego. Tysona bym wziął w MMA, później Muhammada Ali bym wziął Karolina i do tego w całą czołówkę Johna Jonesa, Conora, Khabiba, wziąłbym też jeszcze tam kilku zawodników, no, na pewno zrobił super galę. Jakich zasad życia uczysz swoje dzieci? Jakie masz podejście do wychowywania dzieci? Uczę dzieci tak, że najważniejsze to jest wykształcenie i wiedza, którą masz, bo ci tego nie zabierze nikt. Pieniądze to jest rzecz taka, że tak, dzisiaj jesteś milionerem, jutro upadasz, tracisz cały majątek. Było coś takiego, że na przykład moja rodzina jakiś miała majątek przed komuną w latach międzywojennych. Przyszła komuna, zabrała cały majątek. Ale wykształcenie, umiejętności zostały, więc oni dalej mogli żyć, bo mogli pracować swoją głową, wiedzą. Więc wiedzę musisz mieć, wykształcenie i twoja wiedza fachowa, to daje ci pieniądze. Więc ja mogę dzisiaj stracić wszystko, wstaję i mówię, robię dalej. Ja mam wiedzę jako trener, idę i biorę zawodników, ich szkolę. Może to nie są jakieś tam duże pieniądze, ale tam na jedzenie starczy, no nie? Robię to, co lubię i z tego jakoś tam mogę się utrzymać. Co sądzisz o samoobronie typu Krav Maga, Combat 56 i tak dalej? Dobre uzupełnienie do MMA.
sam trenowałem Combat 56, jakieś tam elementy Krav Magi, więc jeżeli trenujesz MMA, to można sobie to uzupełnić, ale same takie style bojowe to są mało wartościowe. Skręcałeś się po nogę na ulicy? Chyba z wyskoku kopnął głowę. Nogi czy gi? Gi i nogi. Uważam, że dla pełnego rozwoju to musi być gi, nogi i MMA. Kiedy czerwony pas? Na razie mam dwie belki, już w tym roku mogę mieć trzecią belkę, więc czerwony pas jeszcze chyba tam za dwie belki, czy? Kogo z KSW mógłby na tą chwilę pokonać Kevin Szaflarski? Pudzian, Fernando, Bedorf, Grabowski, De Vries? Wszystkich. Nawet De Vriesa by mógł pokonać. Kim jest Radek Olszak? A, żebym wiedział? To jest naprawdę niesamowite, kto to jest, ale wie bardzo dużo. Normalnie w szoku jestem. A na pewno to nie ja. Zobaczcie, ja ile błędów robię, nie piszę przecinków, on tak pięknie pisze. Ja bym się nie skupił, ja tam piszę nieraz szybko, nie zastanawiam się nawet jak jest napisane, a on tak ładnie pisze wszystko, to nie ja. Na którym miejscu w Polsce sklasyfikowałby Pan klub WCA? Na pewno jest to dobry klub. Na pewno w pierwszej piątce, nawet trójce, ale na pewno to, że jest zbiór bardzo dobrych zawodników, to nie znaczy, że to jest najlepszy klub. A to, że mają zawodnika, tak jak Janek, który jest tam piąty na świecie, to nie znaczy, że oni są tacy niezwykli, bo uważam, że dużo młodych talentów jest rozbijane i ci doświadczeni zawodnicy, którzy są bardzo dobrzy, po prostu traktują jak worki tych młodych. I ci młodzi często ulegają kontuzjom, są rozbijani i uważam, że to nie do końca jest zdrowe. Myślę, że pod wpływem krytyki też fajnie by było przeprowadzić jakieś zmiany, żeby po prostu ci doświadczeni, mocni zawodnicy nie rozbijali tak tych młodych. Ile Pan miał dziewczyn w swoim życiu? Kilka miałem. Nie byłem jakiś super kasanową, że miałem tam kilkaset, ale kilkanaście było albo kilkadziesiąt. Czy ma Pan erotyczne myśli, oglądając wielką polską gwiazdę MMA Karolinę Kowalkiewicz w akcji? Nie. Nie. Mirku, dlaczego aż tak Ci zależało, żeby Szymek wygrał z Pudzianowskim? Dla kasy? Dla fejmu? Czy to była sprawa zemsty za to, że Cię oczernił dawno temu, przez co Twoja kariera trenerska bardzo się posypała? Pierwsze to właśnie to, że mnie oczernił, powiedział, że jestem słabym trenerem. To jest dla mnie największe, bo wszyscy mówią, o Mirek jaki jest, taki jest, ale jest dobrym trenerem. No i taka jest prawda, jestem dobrym trenerem i jak ktoś mi mówi, że ja źle go trenowałem albo coś, to jestem mega wkurwiony. I to była zemsta za to. A drugie, fajnie wygrać z najsilniejszym człowiekiem na świecie, mając gościa, który jest o 20 kilo lżejszy i który trenuje 2 lata. To jest, uważam, że na pewno wynik mojej pracy trenerskiej i wielkiego talentu Szymona Kłodzkiego. Czy nie wydaje się Panu, Panie trenerze, że lepiej byłoby, aby pokazywałby się Pan z takiej strony w mediach, jak na przykład w ostatnim wywiadzie u Jara? Był to chyba najlepszy wywiad, jakiego Pan udzielił. Pozdrawiam serdecznie, bardzo szanuję Pana za stworzenie początków MMA w Polsce oraz za wygranie z najgorszą chorobą, jaka istnieje. Powodzenia każdego dnia, Panie trenerze. Żeby mnie oglądać takiego spokojnego i wyważonego, to musiałem się trochę powygłupiać, żeby po prostu ludzie mnie zauważyli. Jak byłem normalnym trenerem, takim zwykłym, szarym, który normalnie pracował, to ja siedziałem na sali, wychowywałem zawodników, a później KSW mi ich podbierało i zabierało. Tak było z Jurasem, tak było z Chmielewskim, tak było z Pudzianem. Bo nie oszukujmy się, jeżeli ktoś walczył z moich zawodników dla KSW, to KSW mówiło tak, słuchaj, my Cię lubimy, my Ci pomożemy, ale weź tego Mirka spuść, bo my się z Mirkiem nie lubimy. No i zawsze mój zawodnik po prostu mówi tak, no jak mam robić karierę, oni mi płacą, to Mirka muszę spuścić i będę biorę innego trenera. Co z tego, że później Juras na 5 walk miał 4 przegrane? No ale już nie byłem trenerem. Czy nadal uważasz, że walka Burnejka z Najmanem była sprzedana?
Kiedyś tak uważałem, ja nie wiem. To powiem tak, że uważam, że mi proponowano walkę z Burnejką, że mam się podłożyć za 100 tysięcy, że dadzą mi 100 tysięcy, żebym przegrał z Burnejką. I też myślę, że walka z Najmanem, z Burnejką mogła być sprzedana, bo Najman nie uderzył ani razu Burnejki. Ani razu nie uderzył Burnejki. Więc albo Najman jest takim cykorem, no ale znowu rzucił się na Saletę, bił Saletę jako pantany i się nie bał. To co, Burnejki by się bał? Nie wiem, dziwne. Dla mnie po prostu niektóre rzeczy w MMA polskim są trochę dziwne i nie chcę brać udziału w takich rzeczach, chociaż nieraz po prostu człowiek, nie wiedząc o tym, może brać udział w takich rzeczach. O co chodziło z tymi przesyłkami sterydów, które Koksu ci wysyłał do domu i jak ta sprawa się zakończyła? A, to jakieś tam śmieszne rzeczy to. Co sądzisz o Dawidzie Ozdobie i czemu zmieniłeś warunki kontraktu przed jego walką z Trypsonem? Podobno chciałeś mu zapłacić 50 tysięcy w biletach. Następny zestaw pytań. Ozdoba to nie jest mój typ. Mirek, co sądzisz o szalonym wzroście cen korzenia pietruszki? Czym to według ciebie jest spowodowane? Dalej. Zaraz patrzę. O, jest. Nie obawiasz się, że po ostatnim wywiadzie z Jarem, gdzie krytykujesz Stowarzyszenie Lewandowskiego Kmity, popierając MMA w TVP, zostaniesz odsunięty przez nich od FFF? Myślę, że mogę być odsunięty, bo krytykowałem w wywiadzie i Martina Lewandowskiego i dostało się też rykoszetem panu Kmicie. Więc mogę być odsunięty od FFF i ja mam to, jakby powiedzieć, wiem o takim zagrożeniu, no ale ja nie będę dobra MMA polskiego stawiał na swoje dobro. Po prostu jest dużo trenerów, dużo ludzi, którzy stawiają swoje dobro najwyżej, a ja po prostu jestem głupi o tyle, że po prostu dla mnie dobro polskiego MMA jest ważniejsze niż swoja kieszeń. Kogo lubisz najbardziej z ciężkich w UFC? No, Miocicz, później ten Ganu, to mi się tak, no jest silny, jest agresywny, no dobrze się go ogląda, ale lubię na przykład Miocicza i lubię no mistrza Cormiera. Johnny Walker czy Johnny Bones Jones? Johnny Bones Jones wali Walkera, Walker leży. Czy uważa pan, podobnie jak większość ludzi w Polsce, że Myris Brady to łotewska pała po tym, jak naruszył łokciem Głowackiego, a następnie uderzał go po gongu i mało tego, w wywiadzie po walce przyznał się z uśmiechem na twarzy, że specjalnie uderzył główkę łokciem i słyszał gong? Nie widziałem tego dokładnie i nie jestem fachowcem od boksu, żeby oceniać to. Po prostu nie widziałem, nie oglądałem tego, w ogóle nie zagłębiałem się, nie chcę o tym mówić. Czy zdaje pan sobie sprawę, że Fame MMA już przebiło względem oglądalności KSW? Jak się pan do tego odniesie? No dobrze, że są młode gale prężne, które działają 3, 4, 5 gali i robią taką oglądalność. To znaczy, że rynek MMA się rozwija i popieram właśnie wolny rynek i dzięki temu będzie więcej zawodników, więcej sędziów, więcej organizatorów. No super sprawa. Myślę, że KSW wyciągnie wnioski. Dzięki temu Polsat powołał FFF, gdzie mogłem być. Jakby nie Fame MMA, to bym nie był w FFF. Więc dla mnie to jest same plusy. Jak odniesie się pan do słów pewnego biznesmena, iż UFC jest w dupie? W Polsce na pewno. W Polsce na pewno UFC jest w dupie, bo KSW zdominowało rynek i w Polsce KSW wszystko robi, żeby nie wpuścić UFC. I UFC robi gale na przykład we wrześniu czy w październiku, to KSW na stadionie robi gale 2-3 miesiące wcześniej. Więc teraz jak będzie gala UFC na przykład, to w tym samym roku 2-3 miesiące wcześniej będzie stadion. I znowu stadion zgromadzi 50 czy 60 tysięcy ludzi, a UFC zgromadzi 15 tysięcy ludzi. I znowu KSW będzie miało przewagę nad UFC w Polsce. Także tutaj to jest prawda. W Polsce KSW jest wyżej niż UFC.
Realnie patrząc, czy patologiczne zachowanie podczas konferencji rzeczywiście ma sens, mam na myśli tu Fame MMA, FFF, ale również zachowanie McGregora. Sami widzieliśmy, jak to się skończyło w przypadku tego ostatniego, kiedy został wyjaśniony przez Khabiba. Wyzywanie od najgorszego drugiego człowieka, dokąd zmierza ten sport? Za czym został wyjaśniony, zarobił tam ileś set milionów dolarów, $30 milionów zarobił na walce z Mayweatherem. Z Mayweatherem kosetki. Tak, to więc no to setkę zarobił. Więc jak ktoś trochę powyzywa i zarobi $100 milionów, to widocznie mu było warto powyzywać. No. To no, kiedy jest zainteresowanie ludzi, co się dzieje przed walką. Oleksiejczuk walczy na gali, popycha go Antigulo w szyję. Wszyscy się patrzą, co będzie, co się będzie działo. Więc takie rzeczy z jednej strony są niesportowe, ale z drugiej strony wzbudzają emocje, a emocje dają oglądalność. Jaki jest Pana ulubiony polityk i dlaczego? Boże, nie mam ulubionych polityków. Broń mnie Boże od polityki jak najdalej. Ja jestem zawsze za władzą rządzącą. Kiedyś rozmawiałem z klientem, on mi opowiedział, że ma kolegę, który trenuje sporty walki, że podobno obija sobie piszczele bambusem, podobno jakoś kość się zrasta, jest większe jemnięcie. Czy trener w ogóle kiedyś o czymś takim słyszał, czy to zwykły farmazon? Że co, obijamy piszczele? Piszczele bambusem. No jak się tam obija piszczele, to one się trochę tam wzmacniają, ale za mocne obijanie może spowodować martwicę kości. Akurat teraz miałem martwicę od za mocnego obijania. Teraz pytanie dość długie, ale chodzi o to, czy nie powinny być testy HIV obowiązkowe na rzutaczkę w klubach sportu walki? Są na galach obowiązkowe. A moim zdaniem też powinny być w klubach. Też właśnie takie rzeczy można by wprowadzać. Takie rzeczy dają po prostu właśnie bezpieczeństwo i nad tym można by pracować. Czy to prawda, że gdy Marcin Najman zdobędzie pas wagi ciężkiej w KSW, to wszystkie narody automatycznie zesrają się w spodnie bez możliwości kontrolowania zwieraczy? Następny pomysł, ten pytanie. Czy to, że Pana zwie się Mirem Gracie, Miro Gracie Oknińskim, jest dla Pana miłym, zaszczytnym uczuciem, czy niczym aż tak wielkim? Na początku było to bardzo obraźliwe dla mnie, bo odbierałem to jako szyderę. W tej chwili to jestem dumny. Jestem dumny być nazywany, sam bym sobie na Facebooku wstawił Gracie, sobie nawet jeden zrobiłem tak, ale nie udostępniam, bo sobie pomyślałem, że Gracie wniosą oskarżenie, że używam ich nazwiska, ale to jest super. Jestem dumny. Czy nie zastanawiał się Pan nad tym, co powiedział o przejęciu polskiego MMA przez kilku polskich biznesmenów, że to znowu wpłynie na jego kontakty w KSW i może się skończyć, że nie wejdzie do narożnika swojego podopiecznego? Jeżeli mnie nie wpuszczą do narożnika mojego podopiecznego, to będzie to znak, że miałem pełną rację, że mają bardzo złe zamiary i miałem pełną rację, że właśnie podjąłem tą walkę. Jeżeli będą mnie wpuszczać do narożnika, a będą mnie traktować bez zawiści, to będę myślał w ten sposób, że może można się dogadać z tymi ludźmi i może oni chcą dobrze. A jeżeli zrobią takie represyjne kroki, że właśnie zablokują moich zawodników albo mnie przy moich zawodnikach, to uznam to za kurestwo i odpowiem jeszcze lepiej. Dlaczego trener odciął się od Wojtka z MMA News przed pogodzeniem z Kawulem? Trener często pojawiał się na jego kanale, a po pogodzeniu nie pojawiała się na kanale Mroza. To nie jest tak, że po prostu od czasu do czasu jestem na kanale Mroza i może jeszcze będę na kanale Mroza. Ja nie mam jak, staram się ze wszystkimi żyć dobrze. No, nie zawsze wszyscy chcą ze mną żyć dobrze, no ale to się zmienia. Raz z kimś żyjesz dobrze, raz się pokłócisz. Jaro też nie chciał do mnie przyjść, a przyszedł. Jak dobrze ci zapłacili, byś mówił, że FFF to najlepsza organizacja freakowa? Polsat robi MMA najdłużej ze wszystkich telewizji. Polsat ma ogólnie dobre show i Polsat MMA robi długo. Robił też przy KSW długo freaky. I ma największe doświadczenie, dlatego uważam, że FFF to nie jest mój wymysł, tylko że to naprawdę jest dobry produkt. I ja na przykład
dobrze się czuję w FFF i uważam, że to jest fajny produkt. I nawet jak mnie wyrzucą z tego FFF, to nadal powiem, że to jest niezły produkt. Może wtedy zatrudnią mnie w Fame MMA i będę się bardziej zachwycał Fame MMA, ale i tak uważam, że FFF jest dobry. Jeśli jakimś cudem Oleksiejczuk dojdzie do walki o pas i na tronie nadal by panował Bones Jones, w skrócie, gdzie upatrywałby pan szansy swojego zawodnika? W jakiej płaszczyźnie, dystansie itp.? Proste. Jones nie umie boksować. Nie umie boksować, cofając się. Jones ma dobre kopnięcia, dobre zapasy, dobre jiu-jitsu. Wszystko ma dobre, nawet łokcie, ale boks ma słaby, szczególnie w defensywie. Ma niezły boks, jak ktoś się cofa lub stoi. Jak ktoś napiera mocno, agresywnie, jest pogubiony. To było w walce z Santosem, tylko że on miał rozwalone kolano i nie mógł iść do przodu. Upatrywałbym, będzie leżał, będzie bity, będzie płakał. I tak będzie. Czy pisząc się na trybunę ludu, zdawał pan sobie sprawę, ile to będzie trwało? Tak. Opowiadał mi Szymon Kołecki, że będzie długo. Ale to już na trybunę się zgodziłeś wcześniej, zanim Szymon nagrał. Czy Michał Oleksiejczuk pokonałby Mariusza Podzianowskiego? Czy Michał Oleksiejczuk? No co on by miał z nim robić? Michał by pokonał... Kogo? Mariusza Podzianowskiego. No, bez problemu. Żadnego problemu. Czy nie byłoby cudownie, gdyby napisał pan książkę typu Kulisy polskiego MMA? Nie, bo ani dobrze gadać nie potrafię, ani dobrze pisać. To, że dużo wiem i myślę na temat polskiego MMA, to, że jestem dobrym strategiem, ale nie jestem ani dobrym mówcą, ani ładnie nie piszę. Więc musiałby ktoś, jakby ja bym mógł na brudno napisać, a ktoś by musiał to ładnie opisać. Co pan sądzi o tym, że Marcin Najman zmierzył się w oktagonie z kobietą? Dziękuję, dalej. Czy Trypson solidnie trenuje i prowadzi się sportowo? Tak. To się powtarza. Panie Mirku, czy nie uważa pan, że w wielu sprawach nie mając racji, wypowiada się pan na różne tematy, często obrażając ludzi ze świata MMA, na przykład właścicieli KSW, Jurasa, Pudziana, całe WCA i tak dalej? To nie jest tak, że nie mam racji. Jeżeli uważam, że mam jakąś rację albo jest jakiś problem, to o tym mówię. A to, czy ja mam rację, czy nie, no to ktoś może uważać, że nie mam racji, a ja uważam, że mam rację, więc... I na przykład, jeżeli chodzi o problem między mną a WCA, to nie jest problem do końca między całym WCA a mną, tylko to po prostu był problem, ja to coś powiedziałem, że oni się podśmiewali, że my się rozgrzewamy, my powiedzieliśmy, że oni się podśmiewają, no i wyszedł jakiś problem, ktoś to rozdmuchał i my się skłóciliśmy niby, ale komu to pasuje? My się mamy kłócić, gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta i KSW korzysta. A KSW też na rękę jest, żebyśmy my się kłócili, żeby nie było jedności przeciw dominacji KSW. Ale pomyślcie sobie w ten sposób. ACA płaci duże pieniądze zawodnikom i ci zawodnicy mówią, że wolą walczyć w ACA niż w KSW. To też jest duży problem. Dlatego ACA też jest problemem KSW. To nie tylko Fame MMA jest problemem KSW, tylko też ACA. Też jest problem właśnie zawodników, którzy będą walczyć w telewizji polskiej dla mniejszych gal polskich. Jest dużo, dużo problemów. A jeszcze jest najlepsze, co może być, to jest to, że jak pan Lewandowski założy amatorskie MMA, będzie to puszczał w Polsacie, to będzie miał zawodników, którzy walczą za darmo, na wysokim poziomie sportowym i będzie długo ich przetrzymywał na amatorstwie, żeby długo się bili za darmo w telewizji. Więc będzie miał gale, dobre gale sportowe w telewizji za darmo. Jak ocenia pan szanse Łomaczenki w MMA? Oprócz kosmicznego boksu ma doświadczenie w judo, sambo i kiku. Nie wiem, jak jest z Łomaczenką w MMA, jest na pewno super bokserem. To widziałem, jak boksuje i uważam, że jest super. Dlaczego Trypson z Niedźwiedziem odklepał trójkąt bez przejścia pozycji? Niedźwiedź odklepał go, będąc w półgardzie. Nieraz dobry, ciasny uchwyt, jeżeli mamy... Trypson ma tylko niebieski pas, a Niedźwiedź ma brązowy, no nie? To jest przeskok niebieski z brązowym, jeżeli to jest prawdziwy pas przeciwko prawdziwemu, no to jest duży poziom i myślę, że Niedźwiedź dobrze zapiął, nawet z tej pozycji dobrze, ciasno zapiął i Trypson mógł się poddać. Szczególnie, że
Tykson nie ma aż takiego doświadczenia w chwytach jak Niedźwiedź. Dlaczego tak pan wyjadał sobie z dzióbków z Najmanem w szatni po walce z Trypsonem? Miałem wrażenie, że zaczniecie częstować się tą mandarynką. Mówię, ja Marcina Najmana osobiście lubię. Pomógł mi w pewnych momentach więcej niż inni. Inni mi wiele razy szkodzili, a Najman mi pomógł. Więc dlaczego ja mam jechać po gościu, któremu wszyscy jadą, jeżeli on mi nic nie robi złego? A to, no, że jest leniem do sportu walki, no nie każdy jest idealny, tak? Mariusz Pudzianowski też nie lubi sparować, też nie lubi trenować ciężko, jeżeli chodzi o sporty walki. Lubi ciężko trenować jako podnoszenie ciężarów, ale już nie lubi tego, więc Najman nie jest idealny, ale ja do Najmana nic nie mam, więc dlatego se normalnie z nim gadam, no. Czy Najman szybko łapał techniki zapaśnicze i parterowe, gdy... Następne pytanie. Czy to prawda, że kontrakty PLMA były skopiowane z FEN nawet bez zmiany nazw federacji? Następne pytanie. Czemu FFF ma w nazwie MMA, choć to głównie przeszkadzało panu Lewandowskiemu w Fame MMA? Jak coś robisz, to nie widzisz nic złego u siebie, a u kogoś widzisz wszystko złe. Co powiesz na to, że Fame MMA sprzedało 10 tysięcy biletów w Łodzi i 180 tysięcy pay-per-view, a FFF rozdawano bilety, a i tak były pustki? Porównajmy pierwsze FFF do pierwszego Fame. Pierwsze Fame było pusta hala w Koszalinie, a na pierwszym FFF była pełna hala. Ja nie wiem, czy były sprzedane, czy rozdane. Wiem, że była pełna hala na pierwszej gali FFF, a na Fejmie pierwszym była pusta hala. Więc pierwsze FFF jest bardzo do przodu przed pierwszym Fejmem MMA. Czemu KSW przez 10 lat było przeciwko badaniom antydopingowym i mówiło, że to jest drogie i złe dla widowiska, teraz nagle podobno chcą je przeprowadzać, choć nikt w to nie wierzy? No mają Mariana, który już przeszedł dwie próby antydopingowe, jedną w PLMA, a drugą na moje życzenie w Fenie, więc Marian przejdzie, więc Marian będzie walczył o pas, przejdzie próby antydopingowe i Marian będzie mistrzem z badaniami antydopingowymi. Więc moja praca nie poszła na marne. Czemu KSW promuje takich ludzi jak Martin Ford, którzy są zaprzeczeniem sportu, a wytworem sterydów w ogromnych ilościach? Bo sterydy dają ogromną budowę, ogromna budowa wzbudza ogromne zainteresowanie, co się przekłada na ogromną oglądalność. Wszystko, co jest nienaturalne, jest ciekawe i to interesuje ludzi. Jak zwykły człowiek, Jaro, jak ty byś poszedł i byś walczył, myślisz, że ktoś by zwrócił uwagę, przecież bicek masz tam ile, 30 parę, ja tak samo 40 parę, tu mi wisi brzuch. Gdzie my byśmy wyglądali? Jak przyjdzie taki nakoksowany koń, to wszyscy się patrzą. No, coś w tym jest. No, kilka ostatnich pytań na samo już zakończenie, bo już na większość odpowiedziałeś w trakcie tamtych. Po prostu za jednym pytaniem załatwiałeś cztery kolejne. No dobrze, no. Szybciej idzie. Szybciej idzie. Top 5 najlepszych organizacji MMA w Polsce. KSW. PLMA. FEN. PLMA, FEN, Babylon. I piątka. A później FFF i Fame MMA razem. Nie, no sportowych, no to jeszcze ktoś tam miejsce jest. Myślę tak, że RWC tu jest, jest TFL, no jest sporo takich na piąte miejsce, które się nadają równo, no nie? Więc to się rozwija, no. Czy walki pańskich zawodników z zawodnikami z WCA odbiera pan bardziej ambicjonalnie niż zwykłe? A jakieś były walki? No jeszcze chyba nie. Nie. A nie, były! Mariusz, ale to nie jest WCA, on trenuje tylko WCA, ale nie jest WCA. Nie, ja nie mam jakby, no wiecie, jaki jest problem. Razem na przykład z Robertem trenowaliśmy i byliśmy przyjaciółmi. No później, że Robert został z Nastulą, to nasze drogi się rozeszły. A ja tak zawsze z Robertem dobrze żyłem, to nie było jakiegoś takiego. No, jest jakaś rywalizacja trenerska, no bo to jest coś takiego, każdy chce być najlepszy, każdy chce mieć najlepszych zawodników.
No ale to jest jakaś tam może moja krytyka, ale ja powiem, myślę, że jeżeli ona jest konstruktywna, no sorry, no, a drugiej strony to co, ja mam się nie odzywać i wszyscy mamy się nie odzywać? No jeżeli ja uważam, że mam jakieś inne zdanie, mogę powiedzieć, ale to nie jest takie, że o. A na przykład takie tam jakieś wycieczki, że o, tu przyjedziemy, coś tam zrobimy, to uważam, to jest dziecinada, no nie? Czy to prawda, że chciał pan komentować Fame MMA, ale Wojtek pan odmówił? To trochę miało być inaczej, że nie ja chciałem, tylko tam Trypson coś rozmawiał, że może będę komentował. Oni niby mnie chcieli, żebym z nimi współpracował, ale nie mogli, chcieli mnie, ale nie wiedzieli jak, co tego. No i ja nie czekając, po prostu wybrałem lepszą propozycję, wybrałem FFF i jestem z tego bardzo zadowolony, ale też kibicuję Fame MMA, bo uważam, że dzięki temu mogę mieć pracę w FFF. A nawet jak mnie wyrzucą z FFF, to będę się cieszył, że są dwie organizacje, które rywalizują, bo to rozwija rynek. Także dla mnie jest super. Dwa ostatnie pytania. Przytulanie się i tarzanie się z homoseksualistą po macie może być lekko krępujące. Co teraz sądzi na ten temat? Nie wiem, czy się kiedyś kulałem z homoseksualistą. Jeżeli on był homoseksualistą, to musiał mi o tym nie powiedzieć i nie wiedziałem, że jest homoseksualistą, więc... A gdyby wiedział trener? No nie wiem, czy miał frajdę się kulać z taką osobą, bym to mógł odebrać w takim podtekście seksualnym, no nie? Więc albo wolałbym nie wiedzieć, że on jest homoseksualistą, albo jakbym wiedział, to bym się z nim nie kulał. Ostatnie pytanie. Kim FFF chce utrzymywać swoje gale? Bo gdyby nie walka Trypson versus Nyman, o tej gali nie byłoby tak głośno. Słuchajcie, pierwsze FFF jest Trypson z Nymanem na MMA. Drugie FFF, Trypson z Nymanem na boks. Trzecie FFF, Trypson z Nymanem w kickboxingu. Czwarte FFF, Trypson z Nymanem w K1. A czwarte FFF w judo. A piąte, może w jiu-jitsu. Zawsze możliwości jest dużo. Trypson z Nymanem wzbudzają takie zainteresowanie, czy może Eliska tam wyjdzie z Nymanem, jak już wygra 5 razy Trypson. No to Eliska wyjdzie z Nymanem i go rozjedzie go. No słuchajcie, poszło szybko, sprawnie, strasznie tu zimno. Zimno jak skurwysy. Zmarzłem. Ja zmarzłem. Ja, kata w nosie. Nie wiem, czy będę chory. Ja będę chory chyba. Ale z czego się nie robi dla was, także macie Mirosław Okniński, myślę, że jakieś chyba 4-3 godzinki. A ile jest? Która jest? No 18. Ja pierdzielę, to ja idę na kolację. No ja też jestem głodny i zmarzłem, także słuchajcie. O kurde. Dzięki bardzo. Dzięki. I co? Oglądajcie. Kto obejrzał do końca, prosimy o komentarz. Do zobaczenia.